zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blip Bip!
Blippi! Zapraszam was do Muzeum Zrób to sam w Olympii w stanie Washington! Nie mogę się doczekać! Tu można się nauczyć tylu super rzeczy! Chodźcie! Zapraszam! Hej! Patrzyłem właśnie przez teleskop i zobaczyłem tyle fajnych rzeczy, że hej, ja chyba zaraz padnę. Patrzcie, co tu się czai. Wow. Cała masa dmuchaw i pomp, które przepychają powietrze przez te rurki i... coś wam pokażę. Weźmiemy sobie zieloną, uroczą chusteczkę. A następnie wsadzimy ją do tej dziury. Wow! Wow, wow, leci tu! To co, jeszcze raz? Dobra, ale tym razem tu przekręcimy. I chustka poleci teraz innym torem, bo zamknąłem przepływ powietrza na poprzedniej trasie. Gotowi? 3, 2, 1! Szybko poszło! To co, to może dla odmiany weźmiemy inny kolor. Wybieram żółtą chustkę i pomarańczową. Gotowi? 3, 2, 1! Wow! I przeszła pod nogą! Żółta i pomarańczowa! Wow! A to co? Słuchajcie, tutaj możemy sobie zbudować rakietę, a po drugiej stronie ścianki wystrzelimy ją w kosmos. No dobra, najpierw bierzemy to coś i owijamy dookoła kartkę papieru. O tak, nawet mi idzie. Pięknie. A potem bierzemy kawałek taśmy i mocno przyklejamy, o tak, tę naszą białą kartkę, żeby się dobrze trzymała. O tak, popatrzcie. Możecie też użyć kleju, ale klejem można się czasem strasznie pobrudzić. Dlatego dla wygody wybrałem taśmę. I proszę, gotowe. Mamy już korpus naszej rakiety. Hej, uwaga, teraz zrobimy skrzydła. Takie jak tutaj. Jak to będzie? Czy ja to dobrze robię? Pojęcia nie mam. Czekajcie. Wycinam. Popatrzcie, tu mam wielki prostokąt. I co robię? Wycinam go sobie. I co wyszło? Wyszedł nam trójkąt. Zaginamy go sobie o tak. Jedno skrzydło. I teraz... popatrzcie, mamy kolejny trójkąt. No, też zaginamy? Okej, to możemy przykleić skrzydła do rakiety. Oczywiście taśmą. Ach, nie bardzo idzie mi z tą taśmą. Okej, jedno... aha, popatrzcie. Jedno skrzydło i jak, nieźle? Pewnie, że nieźle. I jeszcze drugie skrzydło po drugiej stronie. Proszę bardzo. No, mnie się podoba. Elegancka rakieta. To teraz jeszcze czubek rakiety. Z tej samej kartki papieru. Aha. Nie wiem, czy to widać, ale wycinam kółko. A potem... tutaj... o, takie coś. I teraz z jednej strony jest półkółka, czyli półkole, a tutaj mamy czubek. Następnie powoli wszystko zwijam. Widzicie? Bomba! Dobra. Ech. Jeszcze zakleję. Już zaraz kończę. No dobra, przyklejam swój czubek do rakiety. Ha! Ale rakieta! Nie wygląda obłędnie, ale liczę, że będzie latać. Ho! Pogrzebię trochę w śmieciach. Może coś znajdę. Może ktoś zrobił lepszą rakietę ode mnie. Tak tylko sprawdzę.
Gdyby ta moja nie chciała latać. Ta wygląda dość porządnie. Myślę, że sobie ją pożyczę. To idziemy na drugą stronę. Słuchajcie, tu mamy wyrzutnię. Czyli co musimy zrobić? Po prostu włożyć rakietę do wyrzutni. Okej, zobaczmy, jak się spisze moja rakieta. Uwaga, teraz musimy pokręcić. Chyba wystarczy. Super, stąd rakieta startuje. Wielkie odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, widzieliście? Haha, brawo! Zrobiliśmy fantastyczną rakietę! Chwila, jeszcze mamy tę drugą rakietę, którą znalazłem w koszu na śmieci. Chodźcie, zobaczymy, czy ta rakieta też poleci. Okej. Dobra. Pięknie się trzyma w wyrzutni. Teraz trzeba pokręcić. I odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1, 0! O! Zobaczcie! Może dlatego ta biedna rakieta wylądowała w koszu. Głupio wyszło. Hej, chodźcie! Wow, chyba trafiliśmy do pracowni. Wow! Co to za cudo? To jest ręcznie wykonany robot. Naprawdę świetny. Tak, to jest sztuka, którą ktoś wcześniej wykonał. Tu mamy zlew, żeby sobie umyć ręce. Bo w takiej pracowni można się czasem nieźle ubrudzić. Wow, to jest dopiero coś. Patrzcie, to jest pistolet z gorącym klejem. Teraz jest wyłączony, ale działa tak, że podgrzewa klej i wszystko się pięknie klei. O tak, super szybko. Wow, a co my tu mamy? Przecież to są fantastyczne dzieła różnych dzieciaków. Wow, dzieciaki to mają wyobraźnię. Ile tutaj różnych kolorów. Tak, to idziemy dalej. Wow, wiecie, że uwielbiam tworzyć? O, dzień dobry. Cześć. Powiesz, kim jesteś? Mam na imię Brin. No cześć. Jakie ładne imię. Witamy w warsztacie. A w jakim warsztacie? Aha. Wow, a co się robi w takim warsztacie? Wszystko, co ci tylko przyjdzie do głowy. Można zbudować robota, można malować, rysować, kolorować. Hej, bardzo mi się to podoba. Masz coś dla mnie? Jakieś super zadanie? Oczywiście, chciałbyś zrobić koronę? Tak, pewnie. To proszę bardzo, masz tu zestaw. Możesz ją sobie ozdobić, jak tylko chcesz. Super! To lecę do pracy! Powodzenia. Chodźcie, zrobimy razem koronę. Wow, no dobra. Co my tutaj mamy? O, patrzcie, jakieś żółte paski. Pewnie trzeba je owinąć wokół głowy. O, rety! Mam za wielką głowę. Chwila, moment. Ale mam super pomysł. Wezmę ten śmieszny zszywacz i połączę dwa paski ze sobą. O, w ten sposób. I teraz spokojnie mogę je owinąć wokół mojej wielkiej głowy. Nasza korona nie może być za duża. Idealna. Tutaj zszyjemy. I gotowe. Patrzcie, został mi kawałek paska. Wiecie, co z nim zrobię? Wezmę nożyczki i odetnę zbędną część. Pięknie. Widzicie? Teraz mamy kółko. Idealne na moją głowę. To nie było trudne. Okej, a ten kawałek paska chowamy do pudełka. I teraz będziemy ozdabiać naszą koronę tymi fantastycznymi rzeczami. Czekajcie, odłożę zszywacz na miejsce i wezmę ten marker. Narysuję może jakieś niebieskie falki. O, jakie to ładne. Super. Co by tu jeszcze... Może fioletowy marker. I znowu będą fale, ale teraz od prawej do lewej. Wow. I wracamy. I druga strona. Tu będą zygzaki. Wow. Krecha na środku. Czarne kropki. Wow, wygląda naprawdę świetnie. I gotowe. Dobra,
To teraz mam tutaj żółte cosie. Takie fajne i miękkie. Gili, 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 gili. A psie! Łaskoczą! To co, może te żółte cosie przyczepię o tutaj? O, jakoś tak. Może być? No, zaczyna nabierać kształtu. Wspaniale! Okej, i jeszcze tu. Wow, dobra. I trzeci tu. Doskonale. Aha, zsunę je trochę, czekajcie. No dobra, i jak to wygląda? Fantastycznie? Ale wiecie, czego mi tu jeszcze brakuje? Ja bym doczepił biały kwiatek. To ja go sobie tu wcisnę. I jak wyglądam? Teraz możecie mi mówić Król Blippi! Niech żyje wyobraźnia! Bilety! Komu bileciki? Kto kupi bilet na mój występ? Patrzcie, sprzedaję bilety na mój występ! Pokazać wam, co potrafię? Tak! Śmiesznie będzie! No dobra, lecę za kulisy się przygotować. Widzimy się za chwilę! O nie! Katastrofa! Jestem nieprzygotowany! Spokojnie. Uspokój się, Blippi. Będzie dobrze. Dasz radę, chłopaku? Okej. Dam radę. Ladies and gentlemen, Blippi! Halo? Próba mikrofonu? Okej. No to witam was serdecznie. Opowiem wam kilka naprawdę śmiesznych żartów. Uwaga. Wiecie, jak się nazywa dinozaur, który zasnął? Nazywa się chrapozaur. Jak nazywa się wóz, którym jeździ sobie radio? Taki wóz to przecież radiowóz! O nie! Fatalnie mi idzie! Muszę coś wymyślić! Szybko! Powiem wam szczerze, że świetnie się dziś bawiłem i uczyłem w Muzeum Zrób to sam w Olimpii w stanie Washington. Niestety musimy się już żegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, to wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I! Blippi! Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! To ja, Blippi, a dzisiaj wejdziemy na pokład tej wielkiej łodzi. Wow, jest ogromna! Tak! Bardzo się cieszę, bo dziś znajdujemy się w Pier Dolphin Cruises w St. Petersburgu na Florydzie. Będziemy zdobywać informacje i uczyć się o wielu morskich stworzeniach i może zobaczymy jakieś delfiny. Witaj! Tak, to ruszajmy! Hej, znaleźliśmy się na łódce! Tak! Ta łódka jest świetna! To nie jest taka zwyczajna łódka. To jest bardzo wielka łódka, mieszcząca wielu ludzi. Nazywamy ją katamaranem. Tak! Ile tu jest miejsc? Spójrzcie tutaj, szybko! Tak, to jest naprawdę wielka siatka!
Ta siatka nie służy do łowienia ryb, ale jest bardzo przydatna wtedy, gdy przypadkiem wyrzucimy coś za burtę. Możemy po prostu po to sięgnąć i nic tam nie przepadnie. Okej, odłóżmy tę siatkę na miejsce. Ło, patrzcie na to! Tak, to ogromna szczotka! Ale śmiesznie, czy to szczoteczka do zębów? Nie, ta szczotka służy do czyszczenia pokładu. Dzięki niej z łatwością usuniemy brud albo rozmaite wąsonogi. Okej, robimy to tak. Super czysto! Tak! Dobra, odłóżmy szczotkę na miejsce. Chyba już dość się dziś nasprzątaliśmy. Wow, zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Wow, widzicie to? Co to jest? Sufit na łódce ma kolor pomarańczowy! Tak! Wow, a to jest bardzo ważne znalezisko. Tak, to są kamizelki ratunkowe. Popatrzcie! Wow, tak, te kamizelki są niezwykle ważne, bo jeśli wpadniecie do wody, pomogą wam pływać. Zakładamy je w taki sposób. Hejka! Chwytamy za taki pas. Zapinamy go i wtedy już jesteśmy bezpieczni. Tak, zobaczcie, to kapitańskie czapki. Wow, jedna czapka i druga czapka. Wow, ale śmiesznie. Wow, spójrzcie, to mój przyjaciel, kapitan Krystian, który jest najprawdziwszym kapitanem. Tak, to wspaniałe. O, a czym właściwie zajmuje się kapitan? To bardzo odpowiedzialna praca. Muszę kierować łodzią, dbać o bezpieczeństwo ludzi na pokładzie i o jak najlepszą zabawę. Tak, wydaje mi się, że to świetna praca. Być może kiedyś, gdy dorośniecie, będziecie chcieli być kapitanami. Tak. Hej, kapitanie Krystianie, kierowanie łodzią jest chyba bardzo skomplikowane. Tyle tu tych guzików i dźwigni. Tak, jest ich wiele. O. Te dźwignie tutaj nazywamy przepustnicą. O, super! Gdy ją popchniesz, łódź zacznie płynąć do przodu, a gdy pociągniesz, łódź popłynie do tyłu. Okej, spróbujmy. Popchnijmy ją do przodu. Tak, dzięki temu łódź popłynie do przodu, a... Teraz popłynie do tyłu. Jasne? Super! A to jest koło sterowe. Bardzo ważny element łodzi. Dzięki niemu płyniemy albo w prawo, albo w lewo. Chcesz spróbować? Tak, bardzo bym chciał. To do dzieła! Niedługo będę mógł zostać kapitanem. O, popatrzcie, wygląda zupełnie jak kierownica w samochodzie. Tyle, że jest naprawdę ogromna, bo to ogromna łódź. A to do czego służy? To kompas. Określa, gdzie jest północ, południe, wschód i zachód i wskazuje kierunek podróży. Ło, ale super! Kompas wskazuje stronę świata i kierunek podróży. Hej, spójrzcie, to jest mikrofon. Halo, halo! Witam wszystkich na pokładzie, kapitan Bippy. Ale śmiesznie. Hej! Bardzo się cieszę, ponieważ dzisiaj zobaczymy delfiny. Ale wcześniej, razem z wami, dowiemy się czegoś o morskich stworzeniach. Dlatego teraz spotkałem się z koleżanką Mackenzie Mangai. Haha, tak! Mackenzie jest z zawodu biologiem morskim. Wow! Hej, Mackenzie! Hej! Proszę, powiedz nam, czym zajmuje się biolog morski? Biolog morski bada oceany, stara się o nie dbać i je chronić. A co ty najbardziej lubisz w tym wyjątkowym zawodzie? W zawodzie biologa morskiego najbardziej lubię możliwość badania oceanów i edukowanie innych na temat tego, jak ważne są dla funkcjonowania naszej planety. Wow! To brzmi bardzo, bardzo poważnie. Hej, może Mackenzie zechce nam pomóc w nauce o morskich zwierzętach? Tak! Okej. Mamy tu jakieś morskie stworzenia. Co to właściwie jest? To stawonóg zwany skrzypłoczem. Mój ulubieniec wśród dzisiejszych okazów. O, czy mogę go podnieść? No pewnie. Dobra, okej. To podnoszę. Muszę być bardzo, bardzo delikatny. Witaj, panie skrzypłoczu. Wow, spójrzcie na te nogi. Rety! A ile ma tych nóg? Wow, hej, policzmy nogi skrzypłocza wszyscy razem. Jedna, dwie, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! On ma 10 nóg! Wow,
To naprawdę dużo. Bardzo dużo. Tak. Hej, Mackenzie, spójrz. Ten skrzypłocz ma na plecach trochę wąsonogów. Tak, to prawda. O. Ma na plecach trochę wąsonogów. Powodem, dla którego się tak dzieje, jest fakt, że wąsonogi to pasożyty, które przyczepiają się do poruszających się powoli morskich zwierząt. A skrzypłocze właśnie tak się poruszają, więc mają na sobie sporo wąsonogów. Wąsonogi spełniają ważną funkcję. Gdy przyczepią się do morskiego zwierzęcia, które powinno poruszać się szybko, to wskazują nam, że prawdopodobnie to konkretne zwierzę jest chore. O, czyli jeśli zobaczymy zwykle szybkiego żółwia z wąsonogami, to ten żółw może być chory i wymagać leczenia. Okej, cóż, było całkiem fajnie. Lubię pana, panie skrzypłoczu. Odłożę go teraz do wody. Pa, pa! O. Wow, Mackenzie, chyba wiem, co to jest za zwierzę. Hej, hejka. Spójrz, to jest rozgwiazda. Tak jest. Wow, zobaczcie, jaka jest fajna. Jej plecy mają taki zielonkawo-szary kolor, a jej brzuszek, wow, jej brzuszek jest koloru żółtego. O, Mackenzie, trochę mnie łaskoczę. A do czego służą te małe cosie? Te cosie to tak zwane nóżki ambulakralne, dzięki którym rozgwiazda porusza się po dnie morza. Wow, ma całe mnóstwo takich nóżek, popatrzcie. Wow. Okej, wiecie co? Ta rozgwiazda jest bardzo fajna, tak samo jak skrzypłocz. Odłożę ją teraz do akwarium. Okej, pa pa, rozgwiazdo! Wow, wygląda na to, że jest tu sporo muszli. Wow, jedna jest tutaj, a ta tutaj... O, jest bardzo ciężka. Trochę przypomina kamień. Wow. Hej, a co to są za muszle? Więc muszla, która jest ciężka jak kamień, to muszla małża. Wow, to muszla małża. A ta muszla tutaj? Tutaj nazywamy melongeną koroną. Te muszle należą do dwóch różnych typów i w różny sposób się je także klasyfikuje. Ta muszla składa się z dwóch identycznych części. Przypomina dłonie, gdy są złożone. To typ małża, zwany dwuskorupowym. O, ta też jest dwuskorupowa? Ta taka nie jest. To skorupa mięczaka, która nie składa się z dwóch identycznych części. Wow, to bardzo ciekawe. Muszla dwuskorupowa i mięczak. A ta wygląda tak, jakby miała na głowie koronę. Król Blippi, który trzyma świetnego mięczaka. Zabawne. Cóż, to bardzo fajne muszle, ale odłożę je z powrotem do ich akwarium. Wow. Mackenzie, spójrz na to! Co to za koleżka? Wygląda, jakby miał skorupę mięczaka. To... Bo ma! To chyba nie jest ślimak. O nie, to krab pustelnik. Kraby pustelniki różnią się od mięczaków, bo mięczaki to ślimaki, ale te kraby też chcą mieć swoje domki, więc je w jakiś sposób pozyskują. Ten krab pożyczył sobie muszle od mięczaka. Witaj, panie krabie pustelniku. Pożyczył od kogoś domek. Nie wybudował go sam, ale ładnie się w nim urządził. O, widzę tam jego małe szczypczyki. Nie chcę być poszczypany, więc odłożę go do akwarium. Pa, pa, panie krabie pustelniku. Pa! O, Mackenzie, popatrz na to! To jest naprawdę wielka muszla! Co to jest za stworzenie? To gatunek ślimaka zwanego trąbikiem. Mogę go podtrzymać? Oczywiście. Dobra, już go biorę. Witaj, panie trąbiku. Wow, hej, Mackenzie, czy to również jest mięczak? Tak, to również jest mięczak. Wow, jest ogromny i jak małe mięczaki, także ma tutaj takie coś. Co to jest? Więc to jest jego stopa, nazywana fachowo operculum, stworzona całkowicie z białka zwanego keratyną. Z tego samego, co nasze paznokcie. Wow! Operculum! To słowo brzmi poważnie, ale ja chyba będę mówił, że to stopa ślimaka. Tak! Hej, wiele morskich stworzeń ma przecież stopy, tak jak wy i ja. To całkiem zabawne. Cóż, odłożę tego koleżkę do akwarium. Wow, to było wspaniałe, uczyć się o tylu morskich stworzeniach. Hej, Mackenzie, a co tam leży? A tutaj mamy gąbki. Wow. Widzisz jakąś różnicę pomiędzy nimi? Ta, którą trzymam, wygląda na nową. Ma kolor żółty. No a ta druga? Ta druga?
Wygląda jak gąbka, ale taka brudniejsza. Jest brudna. Właśnie ją znalazłam. Wzięłam ją prosto z naszej plaży. Gąbki pochodzą stąd, z Zatoki Tampa. I są bardzo ważne dla naszego środowiska, ponieważ mogą przefiltrować setki litrów wody dosłownie każdego dnia. Czy dostrzegasz coś nietypowego w tej gąbce, Blippi? Popatrzcie tylko! Gąbka wchłonęła całe mnóstwo rzeczy z wody. Spójrzcie, jakaś niebieska nitka i włóczka i chyba nawet jakiś fragment trawy. To świetnie, że znalazłaś tę gąbkę na plaży, Mackenzie. Ta wygląda jakby ktoś ją wyczyścił, nie? Tak, dokładnie. Regularnie zbieramy gąbki, które hodujemy tutaj, na Florydzie i czyścimy je, żeby potem móc ich używać do kąpieli albo nawet do mycia naczyń. Można nimi też umyć samochód. Gąbki są wspaniałe. Wielkie dzięki, Mackenzie. Nie ma za co. To była świetna zabawa uczyć się o tylu morskich stworzeniach. A teraz nadszedł wreszcie czas, by pooglądać delfiny. Ale będziemy je oglądać tylko i wyłącznie w ich naturalnym środowisku. Ponieważ należy być dobrym i pełnym szacunku wobec wszystkich morskich stworzeń. Tak, okej, to chyba już pora, by wyruszyć w podróż łodzią. Chodźcie! Nie mogę się doczekać stawiania żagli! Tak! Pomóżmy kapitanowi Krystianowi odcumować łódź. Ruszajmy! Witaj, kapitanie! Witaj, Blippi! Co robisz? Zamierzam odwiązać wszystkie cumy i wypłynąć łodzią z portu. Tak! Tak bardzo się cieszę na spotkanie z delfinami! A co to jest? To jest knaga. Jeśli zawiążemy poprawnie węzeł, to nie zaciśnie się on niezależnie od przyłożonej siły. Odwiązujemy lino, tak? I zdejmujemy ją z knagi. To całkiem proste. Tak, to jest cuma dziobowa, czyli taka przy przodzie łodzi. A to są odbijacze. Włożymy je do środka. Dzięki nim łódź nie obija się o pomost. Okej. Są całkiem duże. Tak, dobra robota. Udało się. Wchodzimy na pokład. Dobrze. Kapitan Krystian uruchomi silnik, a ja porozglądam się za delfinami. Tak. Wypłynęliśmy łodzią na środek oceanu i odnaleźliśmy delfiny! Tak! Rzućmy okiem, może je wypatrzymy! Wow! Widzicie tego delfina? Tak! Witaj! Udało się! Oglądamy delfiny! Hej! To chyba przyjaciele! Cześć, delfiny! Wow! Ale wspaniałe! Popatrzcie! Są bardzo blisko! Hejka! Przepływają pod łodzią! Patrzcie, co znaleźliśmy! Tak, to jest sanktuarium morskich ptaków, nazywane Ptasią Wyspą, bo tylko ptaki mogą tam przebywać. To przestrzeń dla nich. Na tej wyspie znajduje się pełno ptaków. W zeszłym roku ponad 1500 ptaków się tam wykluło. Wow, to ogromna ilość. Żyją tam bardzo różne gatunki. Może przyjrzyjmy im się z bliska. Spójrzcie na te ptaki. Te najbliżej nas są naprawdę piękne, bo mają takie fajne piórka i są w kolorze białym. Nazywamy je egretami. Lubią wspólnie zakładać gniazda, ponieważ czują się bezpieczniej i się przyjaźnią. Zobaczcie, ptaki uwiły swoje gniazdka z różnych małych gałązek, żeby móc w nich złożyć jaja. A gdy je wysiedzą, wyklują się pisklaki i będzie mnóstwo małych egretów. Jak słodko. Spójrzcie tam dalej. Widzę tam różowe ptaki. To są warzęchy różowe. Może im się przyjrzymy?
Tak, nazywają się warzęchy, no a końcówki ich dziobów wyglądają bardzo zabawnie. Są zaokrąglone niczym łyżki, którymi jemy zupę. O. A warzęchy używają do jedzenia swoich łyżkopodobnych dziobów. Tak, te ptaki jedzą różne rzeczy. Robaki, ryby, a nawet żaby. Rabbit, roo. Wiecie, to naprawdę fajne móc oglądać je z bliska. O, widzicie to? Tam! To jest młodziutki egret! Tak! Siedzi sobie tuż obok mamy. Hejka! Wow! Ta ptasia wyspa jest naprawdę super! Są tu nie tylko warzęchy różowe czy egrety. Są tu również pelikany! Woo. Chyba jeszcze nie wypatrzyłem pelikana, ale bądźmy uważni. Może jakiegoś zobaczymy! Tak! Dobra, będziemy się przyglądać ptakom i może znajdziemy pelikana. Ten ptak tutaj to jeden z gatunków zamieszkujących wyspę. Nazywa się pelikan. Pelikany są naprawdę fajne. Gdy się wyklują, to określamy je mianem piskląt. Są bardzo małe, jak piłka do bejsbola. I nie mają żadnych piór, więc wyglądają zabawnie. Ale po upływie miesiąca te pisklęta osiągną rozmiary piłki nożnej i zacznie im rosnąć wiele piórek. Pelikany są super, popatrzmy. Wow, chodźcie, jest jeszcze więcej fajnych ptaków. Tak, widzicie tego czarnego ptaka? Ten ptak nazywa się wężówka. To całkiem dziwaczne słowo, wężówka. Wow, popatrzcie, pelikan, witaj panie pelikanie. Wiecie, wężówka jest naprawdę świetna, ponieważ potrafi bardzo głęboko zanurkować, żeby zdobyć obiad. Wężówki jedzą kraby, a także ryby, tak samo jak pelikany. Wężówki są także niezłe w naprawdę, naprawdę długim wstrzymywaniu oddechu. Więc gdy zanurzają się w wodzie, mogą łowić kraby i ryby, nie wypuszczając powietrza. To naprawdę niezwykłe. A ten ptak po prostu wygrzewa się na słońcu. Witaj, pani wężówko! Ależ tu jest fajnie. Rozejrzę się jeszcze. Może zobaczę jakieś inne ptaki. Hej! Doskonale się dziś z wami bawiłem, poznając te wszystkie morskie stworzenia. Tak! Widzieliśmy delfiny i ptaki i wiele różnych stworzeń chodzących po dnie morza. Tak! Poznaliśmy też bardzo ciekawych ludzi, wykonujących interesujące prace, czyli kapitana i morskiego biologa. Wow! To była świetna zabawa! Podziwianie delfinów na żywo było wspaniałe! Delfiny są super! Wow! Spójrzcie na to! To bąbelkowe laboratorium! A dzisiaj wspólnie stworzymy ocean w butelce! Wow! Popatrzcie! Są tutaj muszelki i małe zwierzątka. A kiedy potrząśniemy? Wow! To wygląda jak ocean! Okej, stworzymy ocean sami. Zaczniemy od butelki po wodzie. I musimy zdjąć z niej te wszystkie naklejki, które są przylepione z zewnątrz, żeby móc widzieć wnętrze. Dobra, najpierw przygotujmy wodę. Zatem naleję teraz jedną szklankę wody. Wlewam ją tutaj. Wow! Popatrzcie na to! Już zaczyna wyglądać jak ocean. A chcemy, żeby wyglądała jak prawdziwy ocean, więc dodajmy do niej nieco niebieskiego barwnika. Tylko jedną kropelkę. Jedna. To może dodamy jeszcze drugą. Tyle chyba wystarczy. I teraz przelejemy wodę do butelki. Bądźmy ostrożni, to nie będzie łatwe. Udało się, tak. Woda znajduje się w butelce. Ale to fajne. A teraz moja ulubiona część. Bierzemy muszelki. I wodne stworzenia. Różne rodzaje. Patrzcie, mamy tu meduzę. I mamy... Wow!
a śmiornice. Ale śmiesznie wygląda. Tak. I mamy kilka krabów. Krabów i... tak, mamy tu jeszcze żółwika. O, patrzcie. Okej, więc weźmy nasze zwierzątka i dodajmy do nich nieco muszelek. Więc wybierzmy takie muszelki, które wyglądają fajnie. Biorę białą muszelkę. O, ta muszelka jest tak jakby zakręcona. Wezmę jeszcze kilka innych. Okej, teraz bierzemy muszelki, wrzucamy je do wody i dorzucamy morskie stworzenia. Żółwik, ośmiornica, teraz meduza i jeszcze krab. Pa, pa! Teraz, gdy mamy wszystkie muszelki i zwierzątka w butelce, musimy jeszcze tylko wlać do środka troszkę oleju, ale najpierw doleję jeszcze troszkę wody. To do dzieła. Nalewam wodę. Tak! Tyle wody już wystarczy. I teraz mogę dolać olej. Zaczynamy. Tap, 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 tap. Wow! Uhu, popatrzcie na to! Dzięki olejowi powstanie mnóstwo bąbelków, bo olej i woda nie połączą się. Prawie skończyliśmy. Już prawie gotowe. Huhu, wow. Już prawie skończyliśmy. To wygląda świetnie. Dobra, teraz musimy jeszcze upewnić się, że zbytnio nie nabałaganimy. Chcemy zachować wokół siebie porządek, a zatem weźmiemy trochę takiej taśmy. Taśmy teflonowej. Owiniemy ją dookoła górnej części butelki, żeby olej ani woda z niej nie wyciekały. Teraz możecie poprosić opiekuna, żeby użył nożyczek. Zrobił małe nacięcie i w końcu zakręcił butelkę. A dla większego bezpieczeństwa możemy użyć taśmy. A ta taśma ma mój ulubiony kolor. To kolor pomarańczowy. Okej. Teraz wezmę trochę taśmy i tak, owinę nią butelkę. Dzięki temu ani olej, ani woda nie wyciekną. Nie chcemy bałaganu, okej? A teraz dociskamy taśmę i nareszcie mamy ocean w butelce. Wow! I najlepszy moment. Wstrząsanie butelką! Ło! Spójrzcie na to! Wygląda to tak, jakby zwierzęta pływały bardzo szybko w głębinach naszego oceanu! A muszelki pozostają na dnie. Jak w rzeczywistości! To była świetna zabawa. Stworzyliśmy swój ocean w butelce. Oglądaliśmy na żywo delfiny, zwiedziliśmy wyspę ptaków i przeżyliśmy wiele przygód, ucząc się o morskich stworzeniach. Cóż, to już koniec tego filmiku. Ale jeśli chcecie obejrzeć ich więcej, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je razem? Okej. B-L-I P-P-I Blippi. Dobra robota. Cóż, widzimy się wkrótce. Pa, pa. Hej, to ja, Blippi. I dziś jesteśmy w ogrodach Lou w Orlando na Florydzie. Tak, jestem podekscytowany, bo zobaczymy dziś wspólnie różne rodzaje ogrodów. Mają tu ogrody warzywne, w których dojrzewają bardzo smaczne warzywa, jak brokuły lub seler. Pycha! Oraz wiele rodzajów ogrodów kwiatowych z bardzo ładnymi, kolorowymi kwiatami. To będzie naprawdę świetna zabawa! Hej, chyba coś tam zauważyłem. Chodźmy sprawdzić, co to, w drogę! Hej, powąchajcie! Tak, węch jest jednym z pięciu zmysłów. Czy wiecie, jakie wyróżniamy zmysły? Tak, węch i smak. Tak, i wzrok, słuch i dotyk. To jest pięć zmysłów. Wąchamy naszymi nosami, a smakujemy językami.
Słyszymy uszami, widzimy oczami, a dotykamy naszą skórą i palcami. Tak! O, mam bardzo dobry pomysł! Może wszyscy razem zwiedzimy te ogrody, próbując wąchać, widzieć, słyszeć, smakować i dotykać różnych rodzajów owoców, warzyw i kwiatów! Tak! A może, kto wie, zobaczymy dinozaura? Ale to będzie świetna zabawa! Chodźmy! Hej! O, rozejrzyjcie się wokół! Tu jest tak wiele świetnych roślin! Tak! Ło, spójrzcie na tę roślinę. Tak, ona wygląda naprawdę fajnie. Tak, ta roślina ma wyjątkowo interesujące liście. Są całe pokryte żółtymi plamkami, a same w sobie są koloru zielonego. Wow, tutaj jest mnóstwo ciekawych roślin, a to dopiero nasz pierwszy ogród. Nazywany tropikalnym strumykiem. Ło, i wszystkie tutejsze rośliny lubią życie w tropikalnych warunkach. Tak, tropikalny to inaczej mówiąc taki, w którym jest bardzo ciepło i wilgotno. Trochę jak w lasach deszczowych. W Ameryce Południowej, tak! Lasy deszczowe są świetne! Hej, może wszyscy razem będziemy udawać, że odkrywamy te rośliny, jakbyśmy byli w Ameryce Południowej. Mimo, że naprawdę tam nie jesteśmy. To ruszajmy, odkrywajmy! Ło, zobaczcie! Właśnie odkryliśmy coś niesamowitego. To jest strumyk! Tak, to strumyk w ogrodzie. Tropikalny strumyk. Ale śmiesznie. Spójrzcie na wodę. Płynie bardzo szybko przez te wszystkie kamienie. A na końcu jej biegu możemy nawet zobaczyć wodospad. Wow, woda płynie bardzo szybko, a potem gwałtownie spada. Krzysz! I tworzy wodospad. Hej, posłuchajcie. Tak, słyszycie to? To dźwięk wody uderzającej o kamienie. Używamy jednego z pięciu zmysłów. Słuchu. Hej, co jeszcze możemy usłyszeć w tropikalnym lesie deszczowym? O, tak, ptaki! Słuchajcie. Czy słyszycie te ptaki? One ćwierkają, gwizdzą i śpiewają. To świetna zabawa. Używanie słuchu do wyłapania różnych rodzajów dźwięków w lesie deszczowym. Hej, chodźmy sprawdzić, do czego jeszcze możemy użyć naszych zmysłów słuchu, wzroku i węchu. Do rozmaitych rzeczy, chodźmy! Wow, naprawdę wspaniale się z wami tańczyło. Ale tańczyliśmy tak długo, że straciłem orientację w terenie. Cóż, wiem, że powinniśmy iść do kolejnego ogrodu. A żeby się tam dostać, musimy przejść przez lasy północne. Ale gdzie są lasy północne? Tak, no pewnie, na północy. Północ jest kierunkiem. Tak, a do wyboru mamy cztery kierunki. Północ, wschód, południe i zachód. Tak, a my musimy iść na północ. O, niełatwo to zapamiętać. Wiecie, dobrym sposobem na zapamiętanie kierunku świata jest takie śmieszne powiedzonko. Brzmi ono tak. Piękny wieczór po zachodzie. Ale śmieszne. Cóż, wiemy, że piękny zaczyna się na P, więc to północ, a wieczór wschód po południe i zachodzie zachód. Tak, nauczyliśmy się wszystkich kierunków i musimy udać się na północ. Gdybym tylko wiedział, gdzie jest północ. Poczekajcie, ja zawsze staram się mieć ze sobą mój kompas. Ten kompas jest rewelacyjny. Spójrzcie tylko. Tak, wiecie, że kompas to urządzenie, które pomaga znaleźć północ i wskazuje, gdzie mamy iść? Tak. W środku kompasu znajduje się magnes, który mówi naszej małej czarnej strzałce, żeby wskazała północ. Więc jedyne, co muszę zrobić, to ustawić go tak, żeby wskazywał P. I już wiem, że północ znajduje się tam. No a za lasami północnymi jest następny ogród. Ha, tak! Ale się cieszę, że wspólnie go zwiedzimy. No dalej, chodźmy już. Spójrzcie na te wszystkie piękne kwiaty.
O, są takie ładne i niesamowite! Takie drzewa kwiatowe jak to są wspaniałe, ponieważ gdy już urosną, duże i wysokie, to zaczynają wypuszczać malutkie pąki. Widzicie? Jak te. Tak, to takie malutkie, drobne kwiatuszki. Bardzo urocze. Te pąki po jakimś czasie zaczynają się rozwijać, rozkładają się i kwitną. Ale tylko trochę. Tak, a potem w końcu otwierają się i stają dojrzałymi kwiatami. Tak, zobaczcie, jakie są ładne. Ten jest różowy i biały i ma trochę żółtego. To takie super. O, i bardzo słodko pachną. Tak, hej. Mają zapach. A węch to kolejny z naszych pięciu zmysłów. Wow, nauczyliśmy się już o tylu zmysłach. Te kwiaty są niesamowite. Wiedzieliście, że nie tylko ładnie pachną, ale wytwarzają też tlen, którym potem oddychamy? Dbają o nasze zdrowie i bardzo słodko pachną. Cóż, nie mogę się doczekać odkrycia innych niesamowitych kwiatów. Tak, ruszajmy! Patrzcie na to! Jest tu całe mnóstwo różnych kolorowych kwiatów! O, tak! To jest tutejszy ogród kolorów i rośnie w nim wiele bardzo ładnych roślin. Tak! Zobaczcie! Mamy kwiaty, które są w kolorze żółtym, takie, które są całe białe, w kolorze czerwonym i w kolorze fioletowym. Tu jest tak wiele różnych kolorów, jest tak ładnie! Hej, a czy widzicie, co te rośliny mają wspólnego? Tak! Wszystkie rośliny łączy kolor zielony, dlatego że mają duże liście, które pobierają energię słoneczną. Fotosyntezą nazywamy proces, w którym rośliny pochłaniają energię słoneczną, żeby rosnąć i się rozwijać. Rośliny i kwiaty są naprawdę świetne i niesamowite. Nie mogę się doczekać dalszego zwiedzania ogrodów. Ruszajmy! Śmiało! Wow! Czy widzieliście te łupiny? Tak, te łupiny to owoce puchowca wspaniałego. Wow, to właśnie on. Przyjrzyjmy się. Puchowiec wspaniały jest rewelacyjny, a ten ma na imię McDonald. Cześć, McDonaldzie. Tak, jego owoce rosną wysoko i znajdują się właśnie w łupinach, ale niestety wcale nie są jadalne. Mają dużo takich czarnych nasionek, które przypominają strukturą bawełnę. Zjedzenie ich byłoby złym pomysłem. Cóż, chciałbym móc ich dotknąć, ale znajdują się za wysoko, a nie mogę się wspinać na to drzewo, bo hej, podejdźcie. Puchowiec wspaniały ma bardzo dużo takich małych kolców. Wszystkie te kolce dookoła drzewa odstraszają zwierzęta od podchodzenia i zjadania owoców. A kiedy ich dotknę, są bardzo, bardzo kłujące. Hej, dotyk jest jednym z pięciu zmysłów. Wow, dotyk to niezwykły zmysł. Jeśli dotkniemy jakiejś rzeczy, na przykład puchowca, to czujemy, że nas kłuje, ale gdy dotkniemy na przykład tego liścia, to czujemy jego gładkość. To jest takie przyjemne. Dotyk jest wspaniały. To było naprawdę fajne uczyć się o puchowcu wspaniałym i o gładkich liściach. Cóż, to całe zwiedzanie sprawiło, że stałem się już głodny. I chyba nadszedł czas na jakąś przekąskę. Chodźmy, pewnie znajdziemy coś bardzo pysznego. Tak. Tak, udało nam się! Doszliśmy aż do ogrodu warzywnego! Widzieliśmy tyle kolorowych kwiatów, a teraz możemy zobaczyć przepyszne warzywa! Chodźmy! Popatrzcie na to! To jest ogromne! Wow! Ta roślina jest taka duża! Tak, to jest kapusta galicyjska. Naprawdę dobra! Należy odciąć jej liście, ugotować je i przyrządzić z nich naprawdę dobry i zdrowy posiłek. Uwielbiam liście kapusty. Wow, popatrzcie na to.
Ta roślina wygląda bardzo ciekawie. Jej liście nie są jadalne. A ta roślina to karczoch. Tak, odcinamy jego liście i jemy to, co jest w środku. Bardzo smaczne. Z karczocha można zrobić na przykład sos albo różne pyszne potrawy. O, zaczynam się robić głodny. Zobaczmy, jakie inne smakowite rzeczy można znaleźć w ogrodzie warzywnym. Szukajcie swoich ulubionych przysmaków. Wow, tu jest coś, co naprawdę lubię. To jest krzak z pomidorami. Wow, te wszystkie pomidory wyglądają zabawnie. Zazwyczaj są czerwone, ale te są zielone. Tak, widzicie je? Wow, spójrzcie na to. To zielony pomidor. Nie można jeść zielonych pomidorów. To znaczy, że są niedojrzałe, nie powinniśmy ich jeść. Ale gdy będą czerwone, to możemy je zjeść jako pyszną przekąskę albo pokroić w plastry i położyć jako dodatek na kanapkę. Cóż, nie chcę jeść tych pomidorów, ale na szczęście mam tutaj inne pyszne owoce, które zebrałem trochę wcześniej. Patrzcie, mam tutaj pomidory, grejpfruty, cytryny i truskawki! Tak! Tak się cieszę, że mogę spróbować tych wszystkich przepysznych owoców! Hej! Smak! To kolejny z naszych pięciu zmysłów i jest moim ulubionym zmysłem! Uwielbiam smakować pyszne jedzenie! Ale dobre! Tak! Ale to będzie pyszne! Hej! Mam doskonały pomysł. Co powiecie na to, żebyśmy zagrali w taką grę, w której sprawdzimy, które z tych produktów są słodkie, gorzkie, kwaśne lub pyszne? Zobaczmy, okej. Położę to właśnie o tutaj. Dobra, najpierw zacznę grę od cytryny. Cytryna jest bardzo, bardzo dobra. A jak myślicie, czy będzie ona słodka, czy kwaśna, czy gorzka? Okej. Ta cytryna jest bardzo, bardzo kwaśna. Jest bardzo kwaśna, ale też bardzo dobra. Dobry strzał. Okej, czas na kolejny owoc. Dobra, teraz spróbujemy grejpfruta. Tak, grejpfrut jest kolejnym z naszych cytrusów. Jak myślicie, czy grejpfrut będzie słodki, czy kwaśny, czy może będzie gorzki? Okej, zobaczmy! To zaczynamy! Zaczynamy! Jest całkiem pyszny. Grejpfrut jest bardzo słodki, ale jest też trochę gorzki. Obie odpowiedzi są dobre. Tak jest! Okej, kontynuujmy. Spójrzcie na to! Pewnie wiecie, co to jest. To jest przepyszna truskawka. Myślicie, że ona będzie słodka, czy kwaśna, czy gorzka? Chyba wiem, jak ona smakuje. Tak, ta truskawka jest bardzo słodka. Tak, ale pyszna. Dobra, spróbowaliśmy wielu rzeczy, ale została nam ostatnia. Wow! Jest to pomidor. Wiecie, zawsze jadałem go jako dodatek, ale chyba nigdy nie jadłem go samego. Zobaczmy, jak myślicie, czy ten pomidor będzie słodki, kwaśny, czy może gorzki? Okej, spróbujmy. Jest naprawdę przepyszny. Jest odrobinę gorzki, ale ma naprawdę bardzo ciekawy smak. Ogromnie lubię pomidory. Świetna zabawa. Wezmę jeszcze jeden kęs. Pyszny. Wow, cieszę się, że zagraliśmy w grę w próbowanie rozmaitych smaków. Cóż, naprawdę dobrze się bawiłem. Zobaczmy, czy możemy wspólnie odkryć coś jeszcze i może znajdziemy kolejnego dinozaura. Byłoby świetnie. Tak, chodźmy. Wspólna wyprawa do ogrodów to była super zabawa. Widzieliśmy tak wiele niesamowitych roślin i kwiatów i nauczyliśmy się o pięciu zmysłach. Hej, może zagramy w grę, w której używamy wszystkich zmysłów? Tak! Już czas na bąbelkowe laboratorium! Użyjemy tego pudełka sensorycznego. Tak, zamierzam zgadywać, co jest w jego wnętrzu. Ale nie będę tego widzieć.
Tak. Co się kryje w środku? Nie mam pojęcia. Okej. Zobaczmy, czy uda mi się zgadnąć. Okej. To jest twarde na zewnątrz. I... jest trochę wilgotne i oślizgłe w środku. Czyli twarde i miękkie. Okej. I do tego całkiem długie. Tak, jak sznurek. Tam jest chyba dużo sznurków, które wydają się wilgotne. Może to dżownice? Co to może być? Hej, chyba wiem, co to jest. To musi być spaghetti. Zobaczmy, czy mam rację. Okej? Patrzymy. Tak, mam rację. To spaghetti. Wow. Spójrzcie na to spaghetti. Gdy już je widzimy, to wiemy, co to jest. Tak, możemy je zobaczyć i możemy posmakować. Pycha. Smakuje bardzo dobrze. I możemy go dotknąć. Nie możemy go usłyszeć, ale możemy powąchać. Cóż, nie pachnie właściwie jakoś szczególnie. Nie jest to brzydki zapach, ale nie wiem, czy jest też ładny. Pachnie po prostu jak spaghetti. Okej, zgadliśmy, że to było spaghetti. Zobaczmy, co jeszcze jest w pudełku. Dobra, zaczynamy. To jest bardzo miękkie. Wow, cokolwiek to jest, przyjemnie wkłada się w to palce. Tak, całkiem miękkie. Wow, i można to podnieść. Wow, słyszycie to? Tak, kiedy ściskam, brzmi jak pękające bąbelki. Wow, jest wyjątkowo miękkie. Chyba wiem, co to jest. Wydaje mi się, że to slime. Sprawdźmy, czy mam rację. Wow, zobaczcie, co to jest. Nie widziałem tego, więc nie wiedziałem, jakiego jest koloru, ale patrzcie. To mój ulubiony kolor. Niebieski. Wow. Ale rozciągliwe. Wow. Trochę się oderwało, ale nie szkodzi, bo łatwo można to połączyć. Wow, można tego dotykać i widzieć, że jest niebieskie. Pachnie świeżością i czystością. Podoba mi się zapach tego slajmu. Tak, i jego dźwięk. Tak, ale nie chciałbym go posmakować. Tak, nie sprawdzajcie smaku slajmu. Na pewno jest bardzo niesmaczny. Wow, zmysły są naprawdę niesamowite. Tak. Cóż, to już koniec tego filmiku. Ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, to wystarczy tylko, że wyszukacie moje imię. Hej, czy przeliterujemy je razem? Okej, zaczynajmy. B-L-I-P-P-I. Blippi. Dobra robota. Okej, wracam do sadzenia kwiatów. Dobrze, do zobaczenia niedługo. Pa, pa! Hej, zobaczcie, gdzie dziś jesteśmy. Znajdujemy się w Kers w Burien w stanie Washington. Tak, C-A-R-E-S. Kers, tak. Kers to schronisko dla zwierząt. Tak, to tutaj żyją zwierzęta do czasu, aż ktoś, może taki jak wy, przyjedzie i zaadoptuje jedno z nich. Te zwierzęta potrzebują nowych domów. Zobaczmy, kto jest wewnątrz. Widzicie tego psa? Tak, ten pies jest bardzo mały. Wygląda trochę jak szczeniak. Tak. Bardzo małe psy, takie jak ten, nazywane są szczeniakami. Usiądź sobie.
jest Szafir. Wow, jest takim słodkim kociakiem. Hej, Szafir! Jak się masz? O, jest taki mięciutki. To jest Cuddles. Uwielbia się przytulać. O, jest mięciutka i kocha zabawę. Wow, fantastycznie było spędzić wspólnie trochę czasu w lokalnym schronisku. Ale hej, nawet jeśli nie możecie adoptować zwierzęcia, możecie tu przyjechać i poświęcić zwierzakom swój czas. Tak, możecie je tu odwiedzić, pogłaskać je, a może nawet zabrać któryś z nich na spacer. Albo pobawić się z kotami w pokoju dla kociaków. Tak, to była super zabawa. Spójrzcie na to! Teraz jestem w Pass and Relax w Burien w stanie Washington. Tak, to jest w przedszkole. Lajno, lubisz być głaskany? Tak, to w przedszkole, przy którym jest plac zabaw. Wiecie, takie miejsce, w którym można się bawić. Tak, to jest plac zabaw dla psiaków. A Lajno i ja bawimy się tutaj. Hej, mam pewien pomysł. Może pozwolimy, żeby Lajno pobiegał? Place zabaw są dużo fajniejsze, kiedy są na nich przyjaciele. Zaprośmy tutaj psich przyjaciół. Wow, zobaczcie, ilu przyjaciół ma Lajno. Dobry Lajno! Okej, nadszedł czas, żeby Lajno został wykąpany i ostrzyżony. O, pewnie po kąpieli będzie bardzo czysty i do tego pachnący. Okej, zabierzmy go do środka. Idziemy, Lajno! To jest różowy stół groomerski. To na nim stoją wszystkie psy podczas zabiegu. A to tutaj to fioletowy pasek na brzuch. A tu jest kolejny pasek. Nazywamy go pomocnikiem fryzjera. Dzięki temu specjalnemu zabezpieczeniu pies nie spadnie ze stołu podczas zabiegu strzyżenia. Hej, spójrzcie tylko. Wow, widzicie tę skrzynkę? W tej skrzynce jest dużo rzeczy, których używa fryzjer wykonując swoją pracę. Wow, ale ekstra! Dobrze, patrzcie. Tutaj mamy jakiś szampon. Ten szampon ma zapach śliwkowy. O, a tutaj mamy chyba jakieś maszynki do golenia. Wow! Maszynek do golenia używamy, żeby skrócić psią sierść. A to urządzenie to pilnik do pazurów. Włączmy je. Wow, ale fajne. Okej. Wow, tak, a to? Tak, to wygląda jak nożyczki. Tak, ale nazywamy je degażówkami. Wow, sierść psa jest o wiele cieńsza od ludzkich włosów. A te nożyczki naprawdę doskonale sobie radzą z sierścią psów. Połóżmy je na stole. Weźmy te w kolorze czerwonym. Okej. Przy używaniu tych degażówek trzeba być bardzo ostrożnym. Doskonale! Okej.
Czego jeszcze potrzebujemy do obcięcia sierści Lino? Zobaczmy. O! Hej! Co powiesz na strzyżenie? Hej! A ty co na to powiesz? Wygląda na to, że te psy już są ostrzyżone. O, spójrzcie na to. Wow! To grzebień! Tak, wiecie, że wszyscy ludzie czeszą swoje włosy i szczotkują je. Psy też tego potrzebują. Wow! Cześć! Okej, połóżmy grzebień na stole. O tak, obok tej pary degażówek. No dobrze, co my tu jeszcze mamy? Wow, to chyba jest jakiś spray do dezynfekcji. Możemy go użyć po tym, jak skończymy strzyc Lino, żeby odkazić przestrzeń przed kolejnym psem. Wow, kruche ciastka? Uwielbiam kruche ciastka. To są perfumy dla psa o zapachu kruchych ciastek. Powinniśmy je tam zanieść. Spójrzcie na to. Kolejna szuflada. Wow. Jest tu całe mnóstwo odjazdowych rzeczy. Spójrzcie na to. To wygląda jak szczotka. Ale nie taka zwykła szczotka czy grzebień. To szczotka nazywana pudlówką. Dobrze. Pudlówkę też położymy tutaj. Wow, ale to będzie zabawa. Zobaczmy. Pamiętacie te maszynki, które oglądaliśmy? Tak, widzicie? To są nasadki dystansowe. Zakładamy je na maszynkę i dzięki nim możemy uzyskać różną długość sierści. Popatrzcie, porównajmy jedną do tej. Tu sierść będzie dużo krótsza. Okej, weźmy tę i tę zieloną nasadkę. No dobra. Chyba mamy już wszystko, czego nam trzeba, żeby skrócić sierść Lino. Dobrze, więc mamy tu maszynkę, degażówki, nożyczki, grzebień, pachnące psie perfumy i szczotkę pudlówkę. Mamy jeszcze sporo rzeczy, których możemy użyć, ale na razie nie są potrzebne. Tak. Wow, spójrzcie na Lino! Obcięto mu sporo sierści. Zobaczcie. Wow, to jest właśnie sierść Lino. Wow, ale mięciutka. O, tak, mógłbym z niej zrobić poduszkę. Wow. Ej! Podoba ci się sierść Lino? Ładnie pachnie? Ale śmiesznie. Lino jest gotowy. No i jak wygląda? Spójrzcie na jego duże, puchate uszy. Wow! Jaką ma przerażającą bandanę! O, widzimy na niej dynię! A to wygląda jak lama i peleryna. Wow, okej, Lino, możemy iść do domu. Do widzenia! Pa, pa! Pa! Cóż, to już koniec tego filmiku. Ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, musicie jedynie wyszukać moje imię. Przeliterujemy je razem? Gotowi? B-L-I-P-P-I. Blippi. Dobra robota. Świetnie. Pa, pa! Hej! Wow! Spójrzcie, gdzie teraz jesteśmy. Dziś jesteśmy w parku, a w tym parku rosną piękne dynie. Tak. I to wy pomożecie mi je dzisiaj znaleźć. Tak, potrzebne nam będą 4 dynie. Mówiąc o dyniach, spójrzcie tylko na te.
Policzmy je. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! 10 dyń! O, widzieliście? Te dynie mają na sobie twarze. O, są takie świąteczne. Słuchajcie, dynie, które wspólnie znajdziemy w tym parku, nie będą miały takich twarzy. Ale kiedy już je odnajdziemy, będziemy mogli je tutaj przynieść i sami namalować im twarze. Idziemy! Uhuhu! Patrzcie tam! Ten park ma plac zabaw! Wow! Uwielbiam place zabaw, bo to świetne miejsca, w których można poćwiczyć! Uhuhu! No dobra, chodźmy tam! A może od razu znajdziemy jakieś dynie? Wow! Są tu huśtawki i ścianki wspinaczkowe! Wow! Ścianki są superaśne. Tak, i mają pełno uchwytów. Można się po nich śmiało wspinać na samą górę. Wow! Whee! Patrzcie tylko, jak wysoko udało mi się wspiąć. I trochę się zmęczyłem. Powinienem już zejść. Tam jest ławka. Naprawdę się zmęczyłem. Czasami po wysiłku czy zabawie jestem zmęczony. I to jest dobry czas, żeby usiąść. I odetchnąć. A potem wrócić do zabawy. Na huśtawkę. Wow. No to hop. Wow. Wii. Aha! Tak, ale fajnie! Woohoo! A wy byliście kiedyś na huśtawce? Wow! Widzieliście to? Chwila, moment! O, patrzcie! Tak, znaleźliśmy pierwszą dynię! Tak, super! Dobra, myślę, że powinniśmy zanieść ją na stół, odłożyć, a potem poszukać reszty dyń! Tak! O, udaje, że na dole jest lawa. Nie mogę jej dotknąć. Utrzymuję równowagę, żeby nie spaść. Tak, udało się, brawo. Dobra, jestem pewny, że gdzieś tutaj jest kolejna dynia. Gdzie jesteś, dynio? Wow, patrzcie na to! To jest żółta zjeżdżalnia i ma aż dwa różne zjazdy. Ale ja nie będę z niej zjeżdżał, bo chyba widziałem tu większą żółtą zjeżdżalnię. No dobra. Dynio, gdzie jesteś? Widzicie tu jakąś dynię? Nie, tu jej nie ma. To może zjadę i poszukamy jej na dole. Dobra. Duża zjeżdżalnio? Nadchodzę! Widzieliście to? Tak! Znaleźliśmy kolejną dynię! Świetnie! Pierwsza dynia była bardzo duża, a ta dynia jest mała! Słodko! Okej, idę położyć te dynie na naszym stole i potem możemy szukać kolejnych. Tak! Wow, poczekajcie. Czy widzieliście jakieś dynie, kiedy ja sam wykonywałem urocze, taneczne ruchy? Tak! Tak, jest dokładnie tam. Wow, znaleźliśmy kolejną dynię. Świetnie. Dobrze, to znaleźliśmy jedną dużą dynię, jedną małą dynię, a teraz tę dynię. Kolejna duża dynia. Więc mamy
jedną, dwie, trzy dynie. Brakuje nam tylko jednej z czterech. Świetnie! A więc znaleźliśmy trzy dynie. Tak, ale potrzebujemy czterech dyń. Hej, mam pewien pomysł. Gdybyśmy tak rozejrzeli się jeszcze po tym parku i spróbowali znaleźć czwartą dynię. Tak, dobra, musicie mi pomóc. Kiedy zobaczycie dynię, musicie powiedzieć: dynio! Tak, powiedzcie: dynio! Dobra? Okej. Widzicie gdzieś jakąś? Nic nie widzę. Wiecie, co powiedzieć? Tak. Dynio! Dobrze. Zobaczmy, gdzie jesteś. Żadnej nie widzę. Zagadkowe. Widzicie coś? Co powiedzieliście? Czy wy powiedzieliście słowo paw? Nie powinniście mówić paw. Powinniście powiedzieć dynia. Co? Mówiliście dynia? Gdzie? O, widzę, że tam jest. O, tak. Tak, znaleźliście ostatnią dynię. Brawo. Dobrze, no to już mamy wszystkie cztery dynie. I teraz możemy iść i namalować na nich różne śmieszne buźki. Ale będzie zabawa! Brawo! Tak! Świetnie! Mamy cztery dynie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery dynie. Dwie duże dynie i dwie małe dynie. Wow! Prawda, że szukanie dyni po parku było naprawdę świetną zabawą? Tak! Uwielbiam dynie i Halloween, bo to świetny czas. Można się przebierać, wołać cukierek albo psikus, a dynie mogą być świetną dekoracją domu. Tak! I to właśnie zrobimy. Namalujemy na nich twarze i postawimy na ganku. Ale będzie zabawa! Każda z twarzy będzie miała inną minkę. Ale hej, widzieliście kiedyś pestki takiej dyni? Tak, możecie otworzyć dynię, a tam będzie dużo pestek. Tak, można je jeść. Uwielbiam je prażyć i rozgryzać w buzi. O tak. Miam! A ciasto dyniowe po prostu pycha. Dobra, udekorujmy je. Więc pierwsza dyniowa minka, jaką namalujemy, to szczęśliwa minka. Myślę, że brzmi bardzo fajnie. Najpierw narysuję jej oczy. To jedno oko. Super. Wygląda ekstra. A tu drugie oko. Tak, ta dynia ma dwoje oczu. Dokładnie tak. Jest ekstra. Dobra. Tak, teraz pora na uśmiech. Wow! Tak, ta dynia wygląda na szczęśliwą, prawda? Wow! Jesteście dziś szczęśliwi? Bo ja jestem szczęśliwy. Było naprawdę super szukać z wami tych wszystkich dyń. Tak. No i już. I jak wygląda? Tak, jak szczęśliwa dynia. No dobra, to świetna dynia. Super. Okej. Teraz przygotujemy kolejną dynię. Co jest przeciwieństwem szczęścia? Smutek. Narysujmy smutną minkę. Dobrze, to zacznijmy od oczu. Okej. No i już, to jest pierwsze oko. A teraz drugie oko. Super. Okej. W pierwszej uśmiech wyglądał tak, tak jak U. No a teraz w smutnej mince rysujemy odwrotnie. Tak, wygląda jak grymas. No i już. Jak wygląda? Wygląda jak smutna dynia. Tak, tak wygląda. Ciekawe, co jej się stało.
Wygląda, jakby miała kiepski dzień. Może rozweselą ją włosy na głowie. Tak. No i jak? O, chyba to na te dynie nie działa. Wciąż jest taka markotna. Nic nie szkodzi. Zatem mamy szczęśliwą dynię i smutną dynię. No dobra, kolejna duża dynia. Już wiem. To słowo na trzy litery, które rymuje się ze słowem łzy i które oznacza pewną emocję. Czuję się zły! Tak, ta dynia będzie zła. No dobra, wyrazimy złość przez takie trójkątne oczy. Świetnie, takie szpiczaste oczy. Właśnie tak. Tu jeden trójkąt, a tu drugi trójkąt. Super. Tak. Dobra, wygląda naprawdę nieźle. Hej. Okej. Teraz narysujemy nasz foch. Ale nie taki obrażony, tylko taki srogi. Tak, bo jest bardzo zła. Tak. Potem możemy nawet zrobić jej brwi. Jadąc w dół. O, tak. Ta dynia jest bardzo zła. Dodajmy jej jeszcze dwa zęby. Tak, to będzie nasza zła dynia. Zatem mamy szczęśliwą dynię, smutną dynię i złą dynię. I zróbmy zaskoczoną dynię. Okej. O, narysujemy okrągłe oczy. Tak, wygląda jak kółko. Wygląda jak kółko. A, super. A teraz czas na jakieś fajne brwi. A potem to o tak. Narysujmy tak. Czy tak wygląda zaskoczona dynia? Tak, tak, trochę taka przestraszona dynia albo zaskoczona dynia. Wow, brawo! Było mi bardzo miło dekorować te dynie razem z wami. Spójrzmy jeszcze raz na te cztery dynie. Więc mamy szczęśliwą dynię. Smutną dynię. Mamy też złą dynię. I mamy zaskoczoną dynię. Lub przestraszoną. Wow, brawo. Dobra, weźmy nasze dynie i postawmy je na ganku. Wiem, że wszystkie dzieci je pokochają. Dobra. Hej, jeśli chcecie obejrzeć więcej moich filmików, wystarczy wyszukać w sieci moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi. Świetnie. Dobra, to na razie. Pa, pa, pa. Hej, to ja, Blippi. Wow. O-o, chyba zgasły światła, ale nie szkodzi, bo mam ze sobą latarkę. Hej, jestem ciekaw, jak działa elektryczność. Może wspólnie z wami dowiem się czegoś o elektryczności i może odkryjemy, jak ponownie włączyć światła. Wiem, gdzie możemy się udać. Ruszajmy do Wonderworks! Oto Centrum Naukowe Wonderworks w Orlando na Florydzie. Tak! Wow, spójrzcie tylko, budynek do góry nogami. To takie zabawne. Dobra, niezwykle się cieszę, bo właśnie dziś będziemy wspólnie zgłębiać naukę. Chodźcie, dowiedzmy się czegoś.
rozejrzyjcie się, ale tu jest fajnie! Tak! Wow, jest bardzo kolorowo. Popatrzcie, widzimy obrazy, światła i nawet schody. Są bardzo wysoko. To takie zabawne. Hej, chwila, moment. Jeśli podłoga jest na górze, to chyba znaczy, że my stoimy na suficie. Czyli do góry nogami. To naprawdę śmieszne. Hej, mam pewien pomysł. Ponieważ w tej chwili znajdujemy się do góry nogami, zatańczmy sufitowy taniec. Niecodziennie można sobie chodzić po suficie. Śmiało, zatańczmy. Tak, sufitowy taniec był całkiem zabawny. Dobra robota. Cóż, nieźle się bawiłem stojąc z wami na suficie, ale myślę sobie, że teraz wszyscy razem chętnie znajdziemy się na podłodze. Hej, sądzę, że tutaj w Wonderworks znajdziemy sposób, by wrócić do normalności. Ruszajmy, rozejrzyjmy się. Wow, to jest naprawdę bardzo ciemny tunel. Proszę, patrzcie pod nogi i niczego się nie bójcie. To wchodzimy, śmiało. To miejsce jest rewelacyjne! Tak, znajdujemy się w ogromnym cylindrze. Tak, cylinder to taki jakby tunel, ale w tym tunelu jest bardzo ciemno i do tego się obraca. Wow, czuję się trochę skołowany. Hej, spójrzcie tylko, w tym tunelu jest mnóstwo linii i kropeczek, które świecą w ciemności. I zobaczcie, moje okulary. Woohoo! I moje sznurówki. Woohoo! Woohoo! Również świecą w ciemności. Ten tunel jest naprawdę świetny. A tak właściwie jego nazwa to tunel inwersji. Woohoo! I może ten właśnie tunel pomoże nam w odnalezieniu podłogi i znów staniemy do góry głowami. Taką mam nadzieję, bo trochę już mi się kręci w głowie. Okej, zaczynajmy! Hej, udało się! Znów znajdujemy się na podłodze! Tak, dzięki tunelowi inwersji wróciliśmy do punktu wyjścia. Hej, na pewno w centrum Wonderworks czeka na nas wiele innych świetnych rzeczy. Zdobędziemy sporo naukowej wiedzy. Wiecie, uwielbiam naukę, bo dzięki niej wiemy, jak funkcjonuje świat. Sprawdźmy to razem, chodźcie! Wow, popatrzcie tylko, to naprawdę fantastyczne miejsce. Hej, mam do was pytanko. Co łączy ze sobą te trzy przedmioty? Lampę, komputer, no i blender. Tak, macie rację. Te trzy przedmioty wykorzystują elektryczność. Tak, a elektryczność to jest przepływ wielu maleńkich, tycich elementów zasilających przedmioty i przepełnionych energią i mocą. Tak. Hej, chyba każdy z nas ma dziś mnóstwo energii, więc możemy zatańczyć taniec elektryczności. Okej, zaczynamy. Przyznam, że elektryczność to ciekawe zjawisko. Czy wiecie, że elektryczność występuje w aż trzech rodzajach? Tak, pierwszy rodzaj, który wyróżniamy, to elektryczność statyczna. Ona występuje wtedy, kiedy pocieracie o siebie skarpetki. Albo gdy potrzecie kocyk, a on dotknie spodni i wszystko się naelektryzuje. Tak, to elektryczność statyczna. Możecie ją również zaobserwować dzięki transformatorowi Tesli! Wow! Tak, ta maszyna, o tutaj, to transformator Tesli. W niej powstają bardzo, bardzo, bardzo mocne promienie elektryczności statycznej. Dobra, pokażę wam. Najpierw spróbuję włożyć rękę... Wow! Do tej metalowej rękawicy! Tak! I nacisnę ten niebieski guzik. Wow! Spójrzcie! Łaskocze mnie w palce! Wow! Dobra, nacisnę jeszcze raz. Woo!
Popatrzcie! Ta rękawica ochrania moją prawą rękę, a elektryczność statyczna naprawdę szaleje! Hejka! Hejka! Witaj, pani ręko! Witaj, Blippi! Ale śmieszne. Wow, to było fajne doświadczenie uczyć się o elektryczności statycznej i o transformatorze Tesli. A wiecie, że drugi rodzaj elektryczności to prąd elektryczny? Tak, prąd elektryczny bywa czasami niebezpieczny. To on zasila wasze lampy, komputery i blendery. Tak. O, byłbym zapomniał. Jest jeszcze trzeci rodzaj elektryczności, zwany elektrycznością naturalną. Jest nią błyskawica! Naturalna elektryczność, czyli błyskawice, są bardzo, bardzo wielkie! Pojawiają się tylko wtedy, kiedy jest burza. Hej, było naprawdę super uczyć się z wami o elektryczności. Może dowiemy się czegoś więcej? Sprawdźmy, o czym jeszcze możemy się pouczyć. Tak, ruszajmy! Wow, zobaczcie! To jest bardzo, bardzo duże pianino! Tak, jest tak ogromnych rozmiarów, że nie można grać na nim palcami. Możecie zagrać na nim, używając stóp. Okej. Hej, popatrzcie na to! To jest kartka z nutami. Tak, a nuty czyta się trochę jak książkę. Ale zamiast czytania słów, czyta się właśnie nuty do grania. Co powiecie na to, żebyśmy zagrali Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma? Tak! No to lecimy! Tak! Dobra robota! Udało się! Przeczytaliśmy nuty i zagraliśmy świetną piosenkę! Wow! Spójrzcie tylko! Szybko! To jest prawdziwe pianino. Na nim nie gra się za pomocą stóp, tylko używając palców. Dobra, teraz spróbuję zagrać piosenkę Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma jeszcze raz na prawdziwym pianinie. To do dzieła! Zagraliśmy Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma! Hej! To była świetna zabawa uczyć się o elektryczności i o wielu innych rzeczach w Wonderworks. Ale chyba nadszedł czas na kącik ciekawostek, tak! I hej, czy widzicie coś na tej ścianie? Tak, to jest mój cień! Witaj, cieniu Blippiego! Witaj! Ale cień nie jest zbyt wyraźny. Hej, może użyjemy mojej latarki? I wtedy uzyskamy wyraźniejszy cień. Będzie zdecydowanie lepiej widoczny. Okej, znajdźmy inną ścianę. O, popatrzcie! Tak, biorę swoją latarkę i świecę nią o tutaj. Teraz widzicie bardzo dokładny obraz mojej ręki. Hejka! O, cienie są takie super! Można przy okazji porobić kukiełki z cieni, używając dłoni. Patrzcie, to jest mały ptaszek. Hejka! A wiecie, że niektórzy ludzie robią kukiełkowe teatrzyki cieni? Tak, to jak teatrzyk kukiełek, ale wykorzystujący dłonie i światła do robienia cieniowych kukiełek. Hej, jeśli staniemy za zasłoną, możemy sami zrobić teatrzyk. Okej, zaraz tam pójdę i zamontuję latarkę. Niedługo wracam. Do dzieła, patrzcie. Gdy stoję za zasłoną, to widzicie mój cień, ale nie widzicie mnie. Nie, bo się chowam. A kuku. Tak, to moja ręka. I spójrzcie, to znów ten mały ptaszek. Ćwierćwir, 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 ćwierćwir. Hej, czy wiedzieliście, że możecie zrobić cieniowe kukiełki ze swoich dłoni, ale możecie wykorzystać też papier? Hej, chyba mam kilka kukiełek zrobionych z papieru właśnie tutaj. Dobra,
Zobaczmy, jakie tutaj mamy kształty i zwierzątka. Okej, to sprawdzamy. Wow, zobaczcie. To jest smok. Wow, i spójrzcie, ten smok lata wysoko po niebie. Ale jest wysoko. Popatrzcie, ten smok odwiedza zamek. Wow, ale zabawa. Poza tym mamy jeszcze wiele innych papierowych kukiełek. Nie tylko smoki i zamki. Patrzcie, czy wiecie, co to jest za zwierzątko? Tak, to jest bardzo straszny lew. Nie, jednak nie taki straszny. I mamy jeszcze... Zobaczcie, takie zwierzątko. Wygląda trochę jak mały konik. Tak, moim zdaniem to zwierzę to osiołek. I wygląda na to, że mam jeszcze jedną kukiełkę. Kukiełkę słonia! Wow! Nagródźmy wszystkie nasze kukiełki gromkimi brawami. Dobra robota! Ale było zabawnie! Hej, znowu włączyły się światła. Wow, świetnie się bawiłem, ucząc się z wami o cieniach, cieniowych kukiełkach i elektryczności. Spędziłem z wami wspaniały dzień. Cóż, to już koniec tego odcinka. Ale jeśli chcecie zobaczyć inne filmiki, to wystarczy, że wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je razem? Okej, zaczynamy. B-L-I-P-P-I. Blippi. Dobra robota. Cóż, to do zobaczenia. Hej, to ja, Blippi. Właśnie przygrywałem sobie melodię na moim tamburynie. Haha, tak. Wow. Instrumenty muzyczne są niesamowite, a ten tutaj nazywamy tamburynem. Tak. I bardzo lubię na nim grać. Spójrzcie, przypomina nieco bęben, a o tę jego zewnętrzną część można wystukiwać rytm. Ale to, co jest najlepsze w tamburynie, to jego spód. Wow! Popatrzcie! Znajdziemy tutaj takie malutkie dzwoneczki. Czy wiecie, jakiego kształtu jest tamburyn? Tak! To jest koło! Tak, to jest koło, a te wszystkie srebrne dzwoneczki wokół to także małe tyci-tyci kółeczka. Tak! One zwane są blaszkami. Blaszki! To całkiem śmieszna nazwa dzwonków przy tamburynie. Zabawnie się na nim gra, bo pozwala wystukiwać rozmaite rytmy. Tak, rytmy. Słyszeliście kiedykolwiek o rytmie? Rytm to część muzyki, która sprawia, że chce nam się tańczyć. Grając na tamburynie, pomyślałem, że może razem z wami wymyślę piosenkę tu i teraz na temat tamburynu. Okej, tak zrobimy. Spróbujmy. Ja jestem Blippi. Jak ty się zwiesz? To jest tamburyn. To nowa rzecz. Gdy uderzysz weń, usłyszysz rytm. Poczuj w ciele go i wytańcz w mig. Tak, doskonale. To była świetna zabawa. Nauka o tamburynie i wspólne tworzenie naszej piosenki. Tak. O, spójrzcie na to. Na tym stole znajdują się rozmaite muzyczne instrumenty. O, popatrzcie tylko na nie. Hej. Przyjrzyjmy się temu. Wiecie, jaki kształt ma ten instrument muzyczny? Tak, to jest trójkąt. I wiecie co? Nazwa tego instrumentu jest dokładnie taka sama. Nazywamy go trójkątem.
Tak, trójkąty są niezwykle ciekawe i brzmią naprawdę, naprawdę ładnie. A co powiecie na to, żeby, uderzając w trójkąt, sprawdzić, jakie wydaje dźwięki? Co myślicie? Powinienem na nim zagrać? Okej, spróbujmy. Policzmy do trzech. Jeden, dwa, trzy, trójkąt! Słyszeliście ten dźwięk? Uderzmy jeszcze raz. Wow! Gdy zamkniemy oczy, brzmi troszeczkę jak malutka wróżka. Lub raczej jak dzwonek wzywający na obiad. Aż zgłodniałem. Choć trójkąt wydaje z siebie ten naprawdę piękny, dźwięczący dźwięk, to gdy chwycimy go inaczej lub w niego uderzymy, może zabrzmieć zupełnie inaczej, choćby tak. Brzmi inaczej. Może nie tak ładnie, ale na tyle inaczej, by stworzyć naprawdę ciekawą melodię. Możemy uderzyć lżej, by brzmiał delikatnie, lub mocno i głośno, by narobić hałasu. Próbujemy! Trójkąty są fantastyczne! Hej, popatrzmy na ten przedmiot. Co to jest? Cóż, nie wygląda to na instrument muzyczny, no bo to nie jest instrument muzyczny. To jest metronom. Tak, jest naprawdę pomocny, gdy chcemy dokładnie utrzymać rytm i tempo w muzyce. Tak, popatrzcie tutaj. To wahadełko będzie się poruszać i wskaże nam tempo oraz rytm dowolnej piosenki. Okej, sprawdźmy to. Hej, skupcie się teraz, a usłyszycie coś świetnego. Słyszycie dzwonienie? Wow, widzicie? Waha się w te i we w te, wyznaczając rytm i tempo piosenki. Wow. Aż nieco zakręciło mi się w głowie od tego tańczenia w rytm metronomu. To było doskonałe. Hej, to bardzo ważne, by zachować tempo oraz rytm. No, a taki metronom nam w tym pomaga. Zawsze na czas. O, hej, zobaczcie! To niesamowite! Założę się, że gdzieś już to wcześniej widzieliście. Tak! To nazywamy keyboardem albo pianinem. Tak! Ten keyboard jest naprawdę niezwykły, ponieważ jest instrumentem elektrycznym. Tak, jest instrumentem elektrycznym, co znaczy, że potrzebuje zasilacza lub baterii, żeby zadziałał. Wow, i spójrzcie na te cudeńka. To wszystko to klawisze. Widzicie? Ma wiele białych klawiszy. Tak, wszystkie klawisze można naciskać palcami. Jest także kilka czarnych klawiszy pomiędzy tymi białymi. Te też można naciskać, by zagrać inne dźwięki. Dźwięki. Czym są dźwięki? Włączmy nasz keyboard i przekonajmy się. Okej. Słyszycie to? Wow, ten dźwięk brzmi bardzo pięknie. Gdy naciśniemy jeden z klawiszy, usłyszymy dźwięk. Jeśli naciśniemy inny klawisz, gdziekolwiek na klawiaturze, usłyszymy inny dźwięk. Wow, ten dźwięk brzmi inaczej i sprawia, że też czuje się troszeczkę inaczej. Ten dźwięk brzmi całkiem radośnie. Ten dźwięk brzmi nieco niepewnie. A łącząc ze sobą te dźwięki, możemy zagrać jakąś melodię. Najlepsze w keyboardzie jest to, że ma całe mnóstwo dźwięków i możemy na nim zagrać prawie wszystko. Jak na przykład taką melodię. Trochę przerażającą na Halloween. Jakby duch przeszedł po pokoju. To było całkiem fajne. A możemy zagrać jeszcze coś, co będzie trochę bardziej klasyczne i poważne.
nabrałem ochoty na nieco pysznej herbatki i ciasteczka. Na keyboardzie można grać w różny sposób. Zamiast używać wyłącznie palców, wow, możemy się powygłupiać i zagrać całą dłonią. Jeśli zmienię barwę i zacisnę pięść, będę mógł jej użyć, by zagrać melodię. Wyszła z tego zabawna melodia. Zagram jeszcze raz. Keyboard to niezwykły instrument. Można na nim grać piosenki, które brzmią magicznie. Wow! Muzyka jest taka wspaniała. Hej, za pomocą kilku dźwięków możemy stworzyć coś, co zabrzmi świetnie. Hej! Wcześniej wymyśliliśmy krótką piosenkę o tamburynie, wystukując tylko rytm. A gdy znamy już dźwięki, zaśpiewajmy nową piosenkę, tylko z melodią. Okej. Niech nam żyje 100 lat, niech nam żyje 100 lat, niech nam żyje, życzy Blippi, niech nam żyje 100 lat. Wow, udało się! Zaśpiewaliśmy piosenkę, używając dźwięków oraz wykorzystując tempo i rytm. To był wspaniały czas, który spędziliśmy ucząc się o instrumentach. Cóż, to już koniec tego filmiku, ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, wystarczy, że wyszukacie moje imię w sieci. Hej, przeliterujecie je razem ze mną? To świetnie. No to śmiało. B-L-I. B-B-I. Blippi. Dobra robota. Cóż, to do zobaczenia wkrótce. Ja tu zostanę i jeszcze trochę pogram. Patrzcie, ten keyboard potrafi sam grać. Hej, to ja, Blippi! Dzisiaj zabieram was do Muzeum dla Dzieci Zrób to Sam w Olympii w stanie Waszyngton. Coś czuję, że będzie super. Uwielbiam się z wami uczyć. Zapraszam. O, hej, jaki elegancki plac budowy. To znaczy, że możemy tu coś zbudować. Co ja robię? Patrzcie na to. Musimy jakoś poskładać te kawałki drewna i jeśli zrobimy to poprawnie, to może nawet zbudujemy coś fajnego. Ja już prawie zbudowałem sobie taki dom, widzicie? Tu mamy elegancki dach, tutaj jest szkielet mojego domu, no i ściany również. Jest w sumie wszystko, brakuje tylko kawałka dachu i żwiru. A wiecie po co mi ten żwir? Wsypię go sobie do środka domu, tak. Uwielbiam żwirowe podłogi. Bo po co komu jakiś dywan czy kafelki? A dajcie spokój. Żwir jest najlepszy. To co? Bierzemy sobie łopatę. Aha, czekajcie. Wsiądę teraz do wywrotki. I pięknie. Wydaje mi się, że dojechaliśmy. I możemy spokojnie załadować nasz żwir na taczkę. Okej, dobra. Biorę łopatę, kładam ją do taczki, a potem podjeżdżam. I jesteśmy. Okej. To nasz żwir, czyli jak widzicie, fura kamieni. Trafiły mi się duże kamienie. Myślę, że będzie z nich kawał fajnej podłogi. Zresztą zobaczycie. No dobra, jeszcze jedna łycha. Może wystarczy. Świetnie, teraz zawieziemy nasze skarby do domu. I cacy. Mówię wam, taczki są takie wygodne. Zamiast dźwigać, można sobie wszystko ładnie przewieźć. Ojej, jak ja je tam wsadzę? Czekajcie, chyba mam pomysł. A gdybyśmy wzięli sobie taką deskę, to
to niby kawałek naszego dachu. Ale może na razie tak ją tu sobie ustawimy. I teraz podjeżdżamy naszą taczką i do góry. Ach. I będą lecieć kamienie. Gotowi? Mamy to! No i super! Zobaczcie, jaka podłoga! Elegancka, kamienna podłoga. Bomba! No i teraz dokończymy może w końcu ten dach. Aha, jakoś tak. Niezły kawał roboty, wam powiem. Dobra nasza. I oto powstał naprawdę świetny dom. Padam z nóg. Ale czekajcie, może zanim stąd uciekniemy, chodźcie, zobaczymy, jakie tu jeszcze mają narzędzia. Ale śmieszne. Tyle tu różnych sprzętów. A wiecie, jak to się nazywa? To jest tak zwany młot pneumatyczny. A wiecie, jak działa? Wow! Taki młot pracuje szybko góra, dół i rozpruwa ziemię. Wow! A co tu się czai? Patrzcie, to jest miarka. Służy do mierzenia różnych rzeczy. A to cudeńko to elektryczna wiertarka. Bo po co się męczyć i wiercić ręcznie jak można? O tak! Jaki wielki młotek! Można nim wbijać gwoździe na przykład. O mamo, patrzcie, jaką ma wielką głowę. A to co to jest? Nazywa się to gwoździarka pneumatyczna. Używa się jej, żeby przymocować taki dach. Tak, gwoździami. Cik. Byłem ja, straszny niedźwiedź, który budzi się ze snu. Wiecie, że niedźwiedzie zawsze zapadają w sen zimowy? A żeby było im ciepło, wygrzebują jamy w śniegu. O, skoro mowa o śniegu, patrzcie na to, ale super lodowisko. No, kiedy woda zamarza, staje się czym? Lodem. Co wy na to, dzieciaki, idziemy na łyżwy? Czekajcie, najpierw musimy wybrać skarpetki. Ojej, które by tu... O, te mi się podobają. O, mamy problem, chyba się w tej ciupcie nie zmieszczę. To odkładam. No to może te w kropasy, jak myślicie? Okej, to co, zdejmuję buty? O, widzicie? Mam już na nogach skarpetki, ale nie szkodzi. Skarpety na skarpety też wejdą. Widzicie, jaki jestem elegancki? I o to chodzi. Wszyscy gotowi? Ha, ha! 3, 2, 1! Wow! Mamo, ale ślisko! Lód jest okropnie śliski! No dobra, przed chwilą mówiłem wam, że to lód. Tak naprawdę to ciepły lód do ćwiczeń. I to są tak zwane skarpetkowe łyżwy. Hej, mam fajny pomysł. Jeśli chcecie, to może ja bym zatańczył dla was. Taka jazda figurowa w skarpetkach. Wchodzicie w to? To muzykę proszę! Kochani, teraz zapraszam was na dół. Chwila! Jesteśmy przecież w muzeum dla dzieci, więc możemy zejść na dół. Normalnie po schodach. Albo zjechać ze zjeżdżalni. Bomba! To ja wybieram niebieską zjeżdżalnię. Gotowi? To widzimy się na dole. Uh-huh-huh-huh!
chyba sobie taką zamontuję w domu. Hej, hej! Wo-ho-ho-ho! Czy mi się wydaje, czy ja trafiłem do portu? Ha-ha! Ło, a co to jest? Jaki gigantyczny żuraw! Wo-ho-ho-ho! Hej! A patrzcie! Jakie śmieszne kłody! No, dwie kłody, które potem zostaną przerobione na drewno. To co? Zawiesimy może je na haku. Jedna kłoda? Dwie kłody? Trzy? Oj! Dwie. Trzy kłody. To teraz idę je wcisnąć na górę. Pięknie! Pięknie idzie! Bomba! Porwałem kłody ze statku. To teraz elegancko odstawiam je na miejsce. Ło! Ale się zakręciłem! Brawo, kochani! To co? Lecimy dalej! Ja latam! Patrzcie, ja lecę! Hej! Ile tu delfinów! Hej, popatrzcie na to! O, jakie to jest ekstra, wow! Dobra, mam dwie gumowe kaczki i teraz je puszczę i wtedy woda raz, dwa je porwie i zobaczymy, gdzie dopłyną! Dawajcie, kaczuchy! Wow! Hej! O, hej! Obstawiam, że wygra niebieska! Zielona utonęła! Do zobaczenia, mała! Brawo, niebieska! Wy to widzicie? Kiedy woda tak sobie płynie i jest taka gładka, to się nazywa przepływ laminarny. O raju, jakie to piękne! A wy w ogóle zauważyliście ten dym? Wow! Wiecie, że jestem cały mokry? Widzicie te wielkie rury? To z nich się wydobywa ten dym. Co ja znalazłem? Wow! Doczepiam rury do rur i wtedy mogę sobie sterować dymem. Wow! Strasznie to fajne! A to co to? Co to jest? Wygląda jak jakaś wielka trąba wodna. A nazywa się to wulkan, moi mili. Rewelacja! Hej, ja chyba widziałem jakieś piłki. Wow, patrzcie, jedna piłka. Dwie piłki. Gdzie jesteś? Trzy piłki? Cztery piłki? No dobra, jedna wpadła, są trzy. Spróbuję złowić jeszcze jedną. Cztery piłki. Dobra, chodźcie tu do mnie. Wow. I patrzcie, będziemy je wrzucać w tę dziurę. Poleciała żółta. I teraz leci różowa. Żegnaj, czerwona piłeczko. I papa fioletowa. Wow, dokąd one poleciały? Pojęcia nie mam, ale czekajcie. Trzy, dwa, jeden. Wow, pięknie, udało się. Co tu się dzieje? Pięć piłek. Co? Hurra! Hej! Wow, czołem, dzieciaki! Prowadzę radiowóz! I patrzcie, tu jest kierownica! Wow! A to super głośna syrena! I oczywiście, kochani, musi się świecić! Mamo, jak tu jest głośno! Okej! Wysiadam, jeszcze kiedyś się przejadę! Czy wy widzicie, co my tu mamy? Wozy strażackie! Wow! Ale takie wozy są super! Jeżdżą i odwiedzają domy, budynki i lasy. I co robią? Gaszą pożary! Wow! Hej! Popatrzcie tu! Chyba możemy sobie posiedzieć w takim gigawozie. Wow! Słyszycie tę syrenę? Wow! Słuchajcie, włączyłem światła!
Wow! Uwielbiam wozy strażackie. W większości przypadków są czerwone. Hej, a co tu stoi? Patrzcie! To przecież czerwona karetka! Wow! Z tyłu jest taka wielka skrzynia. Hej, chodźcie, zajrzymy do środka. Wow, to co, przejedziemy się? Karetki są bardzo potrzebne. Jak komuś dzieje się krzywda, ratownicy zaraz lecą na pomoc. Tak, i bardzo często ratują nam życie. Okej, chodźcie, sprawdzimy teraz, czy tam z przodu też są światła i czy jest syrena. Wow! Jak to się wchodzi? Tędy chyba? Jestem? No to jedziemy. O, gdzie ja się znajduję? Jestem teraz w takim jednym super muzeum. Są światełka? Są. To w drogę! Jedziemy pomagać ludziom! Słuchajcie, tu jest jeszcze coś, co muszę wam pokazać. Tam na górze. Widzicie? Tam wysoko pod sufitem. Szybko, chodźcie! Nie, to nie jest samolot. Ale niedaleko mu do samolotu, bo też lubi sobie polatać. Ten tutaj ma śmigło, takie ogromne śmigło na dachu. No dobra, samoloty też mają śmigła, ale nieważne, to jest oczywiście helikopter. Wow, zawsze chciałem takim polatać. Wow! Wow! Okej! Wow! Ale wysoko! Hej, wiecie, że helikoptery też mogą ratować ludzi? Raz, dwa, dolecą na miejsce wypadku. A co więcej, helikopter może też gasić pożary. Słuchajcie, to jest maszyna do wszystkiego. Wow! Doskonale się dzisiaj bawiłem. I przy okazji sporo się nauczyłem w tym naprawdę fantastycznym muzeum w Olimpii w stanie Waszyngton. Słuchajcie, na dzisiaj to już niestety tyle, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że co? Wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je sobie razem? B-L-I-P-P-I! Blippi! Brawo! Pa, pa! Ciu-ciu! Ciu-ciu! Ha-ha! Hej, to ja, Blippi. Zapraszam do Zoo Woodland Park w Seattle w stanie Waszyngton. Za chwilę dowiemy się wszystkiego o pingwinach. Czy znacie już te zwierzątka? Tak. To są pingwiny. A tak dokładniej, to pingwiny peruwiańskie. Jakie słodziaki! Hejka! Te ptaszki mieszkają nad oceanem, aż w Peru i północnym Chile. Tak, pingwiny raczej tam nie marzną, bo w tych krajach jest ciepły klimat. A te oto ptaki uwielbiają skaliste tereny. Spójrzcie na tego koleżkę! Spodobały mu się moje szelki! Ha! To łaskocze! Ha, hej! O! Jest naprawdę gładki w dotyku! Ponieważ pingwiny to ptaki, są całe pokryte piórami, a ich piórka są naprawdę małe, tylko bardzo gęsto rosną! Hej, słodziaku! Widzicie jego skrzydła? Tak, te skrzydła właściwie przypominają płetwy. Pingwiny mogą bardzo szybko mknąć pod wodą. A wiecie, że pingwiny zupełnie nie potrafią latać? Ale nie szkodzi, bo są świetnymi pływakami. Wow, popatrzcie! Ten mały pingwinek nie ma paska na brzuchu. Ma tylko małe czarne kropeczki. Hej! A ten, który stoi za nim, ma takie duże, fajowe paski. Ten drugi to rodzic, a ten pierwszy to dziecko. A ten z tyłu jest dorosły. Wow! Hej! Są podobnych rozmiarów. Co słychać? Dobrze się dziś bawisz? Bo ja bardzo.
Wow, widzicie te słodziaki? Tak, wyglądają jak domowe zwierzątka. Nie można ich hodować w domu. Pingwiny nie mogą mieszkać w domach z ludźmi, choć są bardzo milutkie. Te mieszkają w zoo, gdzie mają dobrą opiekę i możemy je poznawać. Im więcej będziemy wiedzieć o pingwinach peruwiańskich, tym lepiej zatroszczymy się o ich kuzynów na całym świecie. Wow, pingwiny! Tak, znajdujemy się właśnie w pingwinarium i zaraz spotkamy kilka ptaków. Chodźcie! Okej. Trzeba iść bardzo powoli i musimy też być bardzo, bardzo cichutko. Cześć! Hej. Jak masz na imię? Jestem Hatch. Poznajcie Hatch. Powiedz, czym się zajmujesz? Opiekuję się pingwinami i gadami. O, pingwinami oraz gadami. O, widzicie te pingwiny tam z tyłu? O, hejka! Czy mieszkają tu tylko dwa pingwiny? Nie, niedługo będzie ich tu więcej. Proszę, weź tę zabawkę. Pobawimy się z maluchami. Super! Weźmy te zabawki i poczekajmy na pingwinki. Patrzcie, są! Wykonujemy zabawkami wolne, długie ruchy. A to jest Violet. Przyszła się z nami przywitać. Zainteresował ją cień, który rzuca zabawka. Tak, to się zdarza. Pingwiny bardzo lubią kontrastowe kolory. Potrafią też dobrze rozróżniać barwy, a ich oczy mają podobną budowę do ludzkich. Jasne, ale pingwiny, choć są ptakami, zachowują się troszkę jak kociaki, prawda? Można tak powiedzieć. Lubią bawić się różnymi zabawkami i, tak jak kociaki, nie zawsze pozwalają się głaskać. Okej. Ha, interesujące. Wspaniałe są te ptaki. Hej, podobają wam się? O, pa, pa! Bardzo ciekawski kawaler. Skąd pochodzą te pingwiny? Te akurat są z południowej Afryki. Wow. W naszym pingwinarium mamy ich 32. Wow, 32 pingwiny. I te są z południowej Afryki, tak? To one nie są z Antarktydy? Nie, nie są z Antarktydy. To jest jeden z wielu gatunków pingwinów. Te tutaj wolą ciepły klimat. O, rozumiem. Nie miałem o tym pojęcia. Ciepłolubne pingwiny. Ja też codziennie uczę się czegoś nowego. A teraz usiądźmy sobie na tym kamieniu. Hatch zaraz przyniesie mi pingwina. Nie mogę się doczekać. Będę mógł dotknąć pingwina. Witaj. Fajnie. A teraz ostrożnie go dotknę. Dwoma palcami. Delikatnie w grzbiet. Hej, czy już mogę? Powolutku. Hej! O! Jest bardzo gładki. A wiecie, że pingwiny mają 70 piórek na takiej powierzchni? Pióra są malutkie i bardzo gęste. Mogę dotknąć jeszcze raz? Nie ma sprawy. Super. Lubisz głaskanie? Podobało się? Opisuje się teraz. A co to znaczy, kiedy tak potrząsa głową? To znaczy, że jest zadowolona i że możesz być jej chłopakiem. O, chce mi dać buziaka. Witajcie! Nadeszła pora karmienia pingwinów. Mamy to ich ulubione ryby. Ten gatunek to jest stynka. To taka malutka rybka ze srebrnymi paskami na bokach. A ja mam tu sardele i sardynki. Pingwiny naprawdę je lubią.
Hej, ktoś tu jest chyba głodny. Komu rybkę? Ja też chcę nakarmić pingwinki. Super. Wow, ale fajne rybki. Jakbym był pingwinem, też chętnie bym taką schrupał. Okej, smacznego. O, proszę, koleżko. Jest i dla ciebie. Proszę, zjadaj. Ten słodziak musi być bardzo głodny. Tak, to dla ciebie. Widzicie? Te rybki są trochę mniejsze. Proszę bardzo. O, ślicznie. Chcesz jeszcze jedną? No to zajadaj. Super. Przepraszam, pingwinki. Już ci daję. O, to dla ciebie. O, macie apetyt. Tak, ryby to dobry i zdrowy pokarm dla pingwinów. A! No fajnie. Tak, podobnie jak my jemy owoce i warzywa, one zajadają ryby. Twoja kolej. Jeszcze nie jadłeś? O, o, patrzcie, ile tu małych głodomorów. Proszę bardzo. O, o. Ślicznie, proszę. Ten maluch, o tutaj, ma wilczy apetyt. Dostało już całe mnóstwo zdrowych ryb. O, jeszcze ty! Wow, o! Okej, pingwinki, startujemy! Zobaczcie, jak te pingwiny pływają! O, to była wielka frajda poznawać pingwiny razem z wami. Ale musimy się już pożegnać. Ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! To co? Do zobaczyska! To ja, Blippi! Wow, widzicie, co leży za mną? Tak, to ścięte drzewa! Wow! Dzisiaj przyjechałem do portu w Olympii, która leży w stanie Washington. To drzewo zostanie pocięte i wywiezione do różnych krajów i tam zbudują z niego domy. Stan Washington jest bardzo fajny, ponieważ za każde ścięte na jego terenie drzewo firmy wycinkowe muszą posadzić przynajmniej 3 nowe drzewka. Haha! Dziś będziemy zwiedzać i poznawać port, ale najpierw, jak zawsze, zadbamy o bezpieczeństwo! Lubię czuć się bezpiecznie. Gotowi? Zaczynamy zwiedzanie portu! Wow! Czy wy to widzicie? To nazywa się dźwig i jest przeogromny! Uwielbiam dźwigi, bo mogą chwytać rzeczy z ziemi i podnosić je bardzo, bardzo wysoko do góry. Tak, naprawdę ciężkie rzeczy. Idę obejrzeć z bliska ten dźwig. Wow! Spójrzcie na to! To są ogromne koła z oponami. Tak, opony są czarne, ale koła są koloru niebieskiego. A czy zauważyliście także, że są podwójne? Tak, pierwsze i drugie. Tak, nie wystarczy jedno, potrzeba dwóch. Hej, mam pewien pomysł. Może policzymy wspólnie wszystkie te koła z oponami. Uwaga, zacznijmy od tej strony.
Okej, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem kół z oponami. Ale sekundeczka. Pamiętacie, jak mówiłem, że koła są podwójne? Okej, czyli mamy 8 razy 2. 8 razy 2 to daje 16. Tak jest. Ale momencik. Policzyliśmy tylko z jednej strony. Przecież mamy tyle samo kół po drugiej stronie. Czyli liczymy. 16 razy 2. O, to skomplikowane. Pomyślmy. 16 razy 2. 32 koła z oponami! Uhohoho! Tak jest! Wow, widzicie to, co ja? Przy dźwigu ktoś chyba pracuje. Podejdźmy i porozmawiajmy. Dzień dobry! Hej! Cześć, Blippi! Cześć, kim jesteś? Jestem Frank. O, miło cię poznać. Mnie też jest bardzo miło. Frank, co tutaj robisz? Zajmuję się konserwacją sprzętu w porcie, a dziś będę sprawdzał stan dźwigu imieniem Gottwald. Wow, Gottwald! Dźwig ma imię. Możemy tam wejść? No jasne, dobra, wchodzimy. Idziemy, chodźcie z nami. Wow, dotarliśmy! Zapraszam! Zapraszamy! Wow! Widzicie to? Wow! Teraz usiądę sobie w tym fotelu. Tu siedzi operator dźwigu. Wow! Patrzcie, jak wysoko! Wow! 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 Tutaj jest ekstra! Jesteśmy jakieś 90 stóp nad ziemią. Lekko licząc, to około 30 jardów lub metrów. O, a widzicie tam te wielkie wiszące haki? Służą do chwytania przedmiotów. Można nimi chwycić wszystko. Na przykład kłody lub łodzie, palety. Tak, w zasadzie wszystko. Chodźcie tutaj zobaczyć. Widzicie te stalowe liny? Tu jest wciągarka elektryczna. Wow, jest olbrzymia, patrzcie. A tutaj mamy rozdzielnię prądu. Wow, widzicie te podzespoły? Wow, kochani, tutaj też ktoś pracuje. Tutaj, w rozdzielni! Hej! Super! No dobrze, stąd musimy już wyjść. Wow! Teraz przechodzimy do maszynowni. Wow! Zobaczcie, jaki tu jest ogromny silnik! Frank, jaką moc ma ten silnik? Kolosalną. Ma 12 cylindrów. To podwójny, wysokoprężny turbodiesel. Wow! I to się nazywa mocny silnik. Wow! Zobaczcie, jaki potężny jest ten hak! Widzicie, jak to się buja? Widzicie, jakie to wielkie urządzenie? Wow! Tego się właśnie używa do podnoszenia tych najcięższych rzeczy. Idziemy dalej! Spójrzcie na to! To gigantyczny statek! Tak, ten statek jest przystosowany do przewozu dużych ilości drewna. Załadowany wypływa na ocean i dostarcza to drewno do innych portów. Wow! Hej, a co tu jest napisane? Wstęp wzbroniony. Wejście tylko dla osób upoważnionych. To przecież my, chodźmy! Wow! Ależ ogromne kłody!
Ile tu jest tego drewna? Myślę, że wspólnie powinniśmy je policzyć. Gotowi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9444, 10445, 10446, 10. O nie, pogubiłem się. A nic nie szkodzi, bardzo dużo. Myślę, że nie powinniśmy dłużej przeszkadzać i wstrzymywać pracę. Proponuję, żebyśmy stąd sobie poszli. Wtedy będą mogli ładować drewno. No dobra, idziemy! Wow! Tak wygląda mała łódka. Uhuhu! To jest łódka średniego rozmiaru. Wow! A to jest ogromna łódź! Która posiada również taką oto suwnicę. Ta suwnica podjeżdża na nabrzeże, spuszcza te wielkie pasy do wody i wtedy można podnieść z wody łódź. Albo można odwrotnie, czyli załadować jedną z tych stojących łodzi, przewieźć nad wodę i tu ją zwodować. Hej, spójrzcie na to! To są bardzo wytrzymałe pasy. Są niezwykle mocne. Ta maszyna może podnieść i przewieźć rzeczy o wadze 7 szkolnych autobusów. O, to strasznie dużo! Okej, lepiej zejdźmy im teraz z drogi, żeby mogli załadować łódź. To dopiero będzie coś. Wow! Ta suwnica jest strasznie wielka! Wow! Widzicie, co tu się dzieje? Tak, pasy są opuszczane w dół w kierunku wody. Kiedy się już całkowicie zanurzą w tej wodnej toni, wtedy ta łódź jakby wpłynie na te pasy. I potem pasy podniosą łódź i bezpiecznie przetransportują na ląd. Widzicie, co robią ci panowie? Używają tych tyczek, by przeciągnąć łódź ostrożnie i powoli, żeby w czasie przesuwania nie obijała się o nabrzeże. Tak, bo to może wcale nie być ich łódź, więc muszą się z nią obchodzić bardzo delikatnie. Dokładnie jak wtedy, gdy pożyczamy od kogoś zabawkę, wtedy o nią dbamy i traktujemy ją z szacunkiem. Wow! Czy widzieliście, jak wygląda podnoszenie łodzi? Tak, teraz jest już nad wodą. Kółka suwnicy będą jechać po betonie i dowiozą łódź na ląd. Uhuhu! Niesamowite! Czas na szorowanko. Wow! Patrzcie na to! Mamy tu sporo skorupiaków i jeszcze trochę wodorostów. Wow! Ale pyszotka. Ale nie dla mnie! Wow! No pięknie, jest jak nowa. Tak, ale chyba powinienem się już zbierać, bo jeszcze jest mnóstwo łodzi do obejrzenia. Tak, na przykład ta. Jest ich tak dużo. Kochani, dzisiaj się już pożegnamy, ale jeśli macie ochotę na więcej moich filmów, wystarczy wyszukać moje imię w sieci. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi. Tak jest. No dobrze, to do zobaczenia. Pa, pa. Ja, Blippi! A dzisiaj jesteśmy w Feast on This! W San Diego w Kalifornii! Wow!
jestem podekscytowany, ponieważ dzisiaj razem z wami będę uczyć się o firmie cateringowej. Tak! Przygotowują tam różne pyszne potrawy na specjalne okazje, jak urodziny, albo wesela. I tak, to będzie doskonała zabawa. Chodźmy! Hej, cześć! Hej! Patrzcie na tę świetną kuchnię! O, hej! Kto tutaj jest? Cześć! To ja, Blippi! Hej, Blippi! Hej, jak masz na imię? Mam na imię Michael i jestem tłumaczem amerykańskiego języka migowego. O, ale super! A to jest Matthew. O, cześć, Matthew! Witaj, nazywam się Matthew Baker i jestem właścicielem firmy cateringowej Feast on This. I wiecie co? Jestem głuchy. Właśnie dlatego dzisiaj jest z nami tłumacz, żebyśmy mogli się porozumieć. Ale fajnie! Hej, mam pewien pomysł. Może szef Matthew pomoże nam w ugotowaniu czegoś pysznego? Tak, okej. Okay. Chyba jesteśmy gotowi, żeby zaczynać. Świetnie, zaczynajmy. Chodźmy! Wow, a więc szefie Matthew, co będziemy dziś gotować? Dzisiaj przygotujemy owocową pizzę. A tak będzie się prezentować, jak będzie gotowa. O, spójrzcie na to! To jest pizza, ale ma na sobie różne rodzaje owoców. Jestem bardzo podekscytowany, bo uwielbiam pizzę. O, jest taka pyszna. Okej, no to zaczynajmy. To, szefie Matthew, od czego musimy zacząć robienie naszej owocowej pizzy? Okej, ogromnie się cieszę, że jest tu dzisiaj z nami szef Blippi. Więc pierwsze, co zrobimy, to otworzymy opakowanie. Czy możesz to wziąć i oderwać tę część? Okej. Wyjmij proszę ciasto. Okej, najpierw otworzę opakowanie. Czyli zdejmę to? Tak? A teraz? Właśnie tak. Słyszycie to? Zobaczcie! Ale to lepkie. O, a teraz to wyjmijmy. Wow! Spójrzcie na to! Wow! Okej, teraz musimy rozwinąć ciasto tak, żeby było płaskie. Widzicie? O, tak. W ten sposób. Zobaczmy, czy uda się je rozwinąć. Ale to się klei. Nie mogę się doczekać gotowego ciasta. To będzie takie pyszne. Przejdźmy do kroku numer dwa. To teraz włożymy nasze ciasto do piekarnika rozgrzanego do 176 stopni. Czyli teraz jest czas na taniec. Podczas oczekiwania na to, aż ciasto do pizzy będzie upieczone, można sobie radośnie potańczyć. Wow, ten taniec naprawdę mnie wymęczył. Myślę, że możemy teraz zająć się innymi składnikami. Do ciasta wrócimy trochę później. Okej, wracajmy. Okej, jaki jest kolejny krok? Dobra, to teraz musimy przygotować lukier z serka. Ale pycha. Okej, czyli serek śmietankowy? Świetnie. No. I teraz? Teraz wrzucimy tu 230 gramów serka, który jest w tej misce, a do tego dodamy trochę cukru pudru. Okej. Okay. Czy możesz podać tę miarkę, Blippi? Pewnie. Pół szklanki. Tak, odmierzymy. Pół szklanki. Okej. Okay. To teraz musimy ją wypełnić. Wow! Spójrzcie na ten cukier. Wygląda jak śnieg. Wow! Ale super! Jest bardzo miękki, kiedy się go dotknie. Cukier nada bardzo pysznego smaku. Okej, teraz weźmiemy cukier i wsypiemy go na wierzch. Poczekaj, pobrudzisz się, Blippi. Najpierw musisz założyć fartuch. O, prawie zapomniałem, głuptasek. No to wkładam. Nie chcesz być cały w cukrze. Tak, zawsze pamiętajcie o założeniu fartucha, żeby nie ubrudzić sobie ubrań cukrem, pudrem albo czym tam innym. Okej. Chyba prawie mam. Pomóc ci? Gotowe! Dzięki. Okej. Okay. Teraz dodaj cukier. Okej. Okay. To dodaję. Wow! Zobaczcie, jak leci! Woo! O, dobra. To teraz co mamy robić? O, teraz musisz dodać
dwie łyżeczki soku ananasowego, który jest tutaj. Okej, dodaję. Dwie łyżeczki soku ananasowego. Dobra. Jedna łyżeczka. I druga łyżeczka. O, patrzcie, już wygląda pysznie. Dobrze. Teraz musisz to wymieszać. Okay. Chyba muszę zacząć mieszać. No to mieszam. 15 minut później. Tak, sprawdźmy, czy się upiekło. Szef Mafiu dał mi takie wspaniałe pomarańczowe rękawice. To mój ulubiony kolor. Okej, wyjmijmy ciasto. Okej, więc tutaj mamy nasze ciasto. O, jest bardzo puszyste i brązowo-złote. Nie mogę się doczekać, aż zjem to pyszne ciasto. Ale najpierw dodajmy na wierzch składniki, które z pewnością polepszą smak tego ciasta. Zaczynajmy. Niech to ciasto jeszcze ostygnie. To co możemy zrobić, czekając? Okej, więc... Wow. Okej. Teraz porozmawiamy o wszystkich owocach, które mamy na stole. Super. Proszę, to jest banan. Okej. Musimy go pokroić. Ale pamiętajcie, używać noża powinien tylko taki profesjonalista jak szef Mafiu. Albo jakiś inny dorosły, bo noże bywają niebezpieczne. Okej. To kroimy. Bardzo dobrze. Pokrojone. Ja też spróbuję. Zaczynajmy. Okej, skoro banan jest już pokrojony, to co robimy? Dobrze, teraz czas na borówkę. Borówki. Widzieliście to? Szef Mafiu uczy nas, jak powiedzieć borówki w języku migowym. W amerykańskim języku migowym. A to jest kiwi. Widzicie je? Wyglądają tak pysznie. Kiwi nie ma swojego znaku. Musimy je przeliterować. Okej. K. Okej. K. K. I. Teraz W. I. To było naprawdę fajne. Zobaczmy, czy uda nam się przeliterować to jeszcze raz trochę wolniej. No i tym razem spróbujcie powtórzyć to po nas, dobra? Gotowi? To K. I. Teraz W. I. Kiwi. Nie ma swojego znaku, więc je literujemy. A co mamy tutaj? To są truskawki. Czy kiedykolwiek jedliście kiwi? Są takie słodkie. Szefie Mafiu, jaki jest twój ulubiony owoc? Uwielbiam jeść truskawki przez cały rok, ale podczas lata najbardziej lubię jeść borówki. Ja też uwielbiam jeść borówki w lecie. Wow. Hej, uśmiech tej buźki jest naprawdę ogromny! Zobaczcie! Wow! Zapomniałeś o nosie. O nie! Czego użyjemy, żeby zrobić nos? Chwila, moment, już wiem! Dodamy truskawkę! Ale śmiesznie. To będzie naprawdę bardzo fajny nos. No i z pewnością ta buźka jest bardzo szczęśliwa, ponieważ przez cały czas pachnie truskawkami. Okej. To dokładamy. I może dołożymy więcej truskawek dla lepszego smaku. Zróbmy buźce truskawkowe uszy. Tak, po bokach niech będą uszy. Może dodaj język. Język? Wow, to bardzo dobry pomysł. Okej, wygląda na to, że udekorowaliśmy całą naszą pizzę. Wow, to była świetna zabawa. Nauka języka migowego i robienie pysznego, śmiesznego, radosnego przysmaku. Poczekaj chwilkę, Blippi. Zapomniałeś o czymś? O jednym ważnym składniku doskonałej pizzy, czyli o ananasowej polewie. Polewa! To już zostawię tobie, szefie Mafiu. Czyli wylewamy polewę na wierzch. Zobaczcie. Polewa polepszy smak naszego dania i trochę je osłodzi. Wow, to wygląda świetnie.
Dziękuję, szefie Matthew. To było odjazdowe. O, to był naprawdę udany dzień. Zdołaliśmy krok po kroku zrobić pyszną, owocową pizzę na naszą ucztę. Cóż, było miło was poznać i spędzić z wami ten dzisiejszy czas. Hej, poczekajcie, mam pewien pomysł. Przeliterujemy wspólnie moje imię. Zrobicie to razem ze mną? Okej, zaczynamy. B-L-I... P-P-I! Dobra robota, to do zobaczenia! Pa, pa. Hej, to ja, Blippi! Dzisiaj jesteśmy w Muzeum dla Dzieci Great Explorations w St. Petersburgu na Florydzie! Tak, nie mogę się doczekać, aż wejdziemy do środka i zaczniemy się bawić. Wow, chodźmy! Wow, zobaczcie, gdzie jesteśmy! To piaszczysta chatka! Tak! To bardzo duża piaskownica, do której możemy wspólnie wejść. Ale najpierw musimy zdjąć buty. Jeden. Dwa. Okej, okay, postawię je tu z boku i możemy wchodzić. Nie zapomnijcie wiaderka. Spójrzcie na to. Wow. Tu jest wspaniale. Naprawdę piaszczyście. To jest tyle piasku! Jak dobrze, że wzięliśmy nasze wiaderka i łopatki. Tak, mamy dwie niebieskie łopatki do nabierania piasku. Mamy też jedno, dwa, trzy różne wiaderka. Tak, to wiaderko jest koloru żółtego, to tutaj jest pomarańczowe, a to ma kolor czerwony. Tak! Wiaderka przydadzą się nam podczas nabierania piasku. I robienia zamku z piasku. Okej, okay, wypróbujmy je. O-o, nasz zamek niestety nie był trwały, ale nie szkodzi. Czasami, gdy robimy coś po raz pierwszy, to może nam to nie wyjść, ale musimy próbować dalej. Wow, to jest całkiem fajne. O, widzieliście te zwierzaki? O, czy wiecie, co to jest za zwierzę? Widzę, że chowa się w piasku. Tak, to zwierzę to jest krab. Co słychać, panie krabie? Ale śmiesznie. Wow, ten krab jest bardzo fajny. Hej, czy wiecie, jak poruszają się kraby? Tak, one nie chodzą tak jak my, tylko poruszają się na boki. Hej, pochodzicie ze mną jak kraby? Tak, okej, okay, to do dzieła. Wykonajmy krabi chód. Wow! Chodzenie na boki jak krab jest odjazdowe! Tak! Ale popatrzcie, tu jest kolejne zwierzę. Wow! To zwierzę jest bardzo duże i lubi siedzieć na plaży. Tak samo jak krab, w piasku. To jest... Tak, to zwierzę to żółw morski. Wow! Zobaczcie, jaką ma dużą muszlę. Wow! Jest większa od mojej głowy. Wow! Taka zabawa w piasku jest naprawdę fajna. A może zrobimy piaskowe aniołki? Okej, okay, zaczynajmy. Wow, wspólna zabawa w piasku była naprawdę świetna. Muszę się trochę otrzepać, bo jestem cały w piachu. Chodźmy zwiedzać dalej. Ale najpierw musimy założyć buty. Gdy już założyliśmy buty, musimy je zawiązać. Hej, czy wiecie, jak zawiązać buty? Tak, wiązanie butów może być bardzo, bardzo trudne. Ale ja mam na to swój sposób. Chwytam za sznurówki i najpierw krzyżuję je ze sobą. Biorę jedną sznurówkę i przekładam ją przez środek. O, w ten sposób. I mocno zaciskam. Po wykonaniu pierwszego kroku chwytam za sznurówki i robię małe królicze uszka. Tak, w taki sposób. Widzicie dwa małe królicze uszka? Hop, 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 hop. To takie słodkie, tak. Teraz biorę królicze uszka, sprawiam, że się do siebie przytulają, owijają się, a ja mocno zaciskam. Okej, tym razem zrobię to troszeczkę szybciej. Dobra, bierzemy sznurówki, krzyżujemy je. Jedna idzie pod drugą. Teraz jedno królicze uszko. Drugie królicze uszko. Krzyżujemy je.
owijamy wokół siebie, teraz przytulasek i mocno zaciskamy. Wow, popatrzcie, zawiązaliśmy buty. Czasami robię podwójny węzeł na moich sznurówkach, ponieważ lubię tańczyć, lubię biegać i się bawić, a nie chcę się bawić lub tańczyć z rozwiązanymi butami, bo mógłbym się potknąć o sznurówki, a to nie byłoby fajne. Mamy jeszcze bardzo dużo do zobaczenia. Chodźmy! Ile tu jest świetnych rzeczy! Spójrzcie na to wielkie koło! Cześć! Wow! I spójrzcie tutaj! Ale tu jest dużo kostek! Wow! Na tych kostkach jest wiele różnych kolorów! Patrzcie! Mamy tu kolor biały i kolor czerwony! Tu kolor fioletowy, no i kolor niebieski! O, zaraz, zaraz! Teraz wyraźnie widać! Moje dwa ulubione kolory! Niebieski i pomarańczowy! Hej, spójrzcie tutaj! To jest taka makieta do zabawy. Mamy tutaj różne fajne zwierzęta. Jak ta mała świnka. Ona pójdzie na most. Oj, zobaczcie, tu są dwie owce. Tak, jedna, dwie. Jaki odgłos wydają owce? Owce robią coś takiego. One również staną na moście, bo przyjaźnią się z panem świnką. Okej. Okay. Staną tutaj. Wow! I patrzcie na to! Tu są trzy różne zwierzaki. Jeden, dwa, trzy. Wiecie, co to są za zwierzęta? Tak, to są małe jagnięta. Są naprawdę słodkie i malutkie. Też będą siedzieć blisko mostu. Wow! Spójrzcie na to! Tutaj mamy cztery bardzo duże krowy. Tak. Jedna, dwie, trzy, cztery. Wow, cztery bardzo duże krowy. A one pójdą? One pójdą do wody. Popluskają się w wodzie, bo jest bardzo ciepło. Witam, panie świnko. Witam, panie krowo. Witam. Ale śmieszne. To była świetna przygoda. Zabawa tymi kostkami i spotkanie tych wszystkich zwierząt. Hej, a co tam jest? Wow, patrzcie na to. Czy kiedykolwiek widzieliście coś takiego? Tak, to nazywamy liczydłem. Jest bardzo pomocne przy nauce, matematyki czy arytmetyki. Zobaczcie, można to zrobić tak. Jedna żółta cytryna plus jedna żółta cytryna. Ile cytryn to daje? Tak, dwie cytryny. Okej, to było całkiem łatwe. A teraz policzymy coś trochę trudniejszego. Na przykład dwa jabłka plus trzy jabłka. O, to dużo trudniejsze. Policzmy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow, dwa plus trzy jabłka to pięć jabłek. Wow. Tak, liczydło jest bardzo pomocne przy działaniach z matmy. Widzieliście coś tak wielkiego? To wygląda jak arbuz, a to jak dynia. Dynia ma mój ulubiony kolor. Pomarańczowy. Ciekawe, co to jest. Wow! Słyszycie to? Tak! To wcale nie jest arbuz, tylko arbuzowy bębenek. To oznacza, że dynia też jest bębenkiem. Wow! Mają naprawdę fajne brzmienie. O, to odjazdowe, owocowe bębny. Tak! Wow, patrzcie, co mamy tutaj. O, są tutaj rozmaite owoce i warzywa, tak. Mamy sałatę, cebulę, kukurydzę, ziemniaki, marchewkę, wow, i pomidora. Jest tu dużo rodzajów warzyw. Teraz możemy zagrać w niezwykle fajną grę, w której bierzemy produkty z tego koszyka i dopasowujemy je do odpowiednich słów. Więc najpierw bierzemy cebulę. No i zobaczmy, jedna cebula, dwie cebule. Tak, udało się, to było dość łatwe.
Następnie mamy dwa czerwone pomidory. Gdzie powinny pójść te pomidory? Tutaj? Tutaj? Tak, otóż to, odłóżmy je tutaj. Okej, w ten sposób, jeden, dwa. Dobra, zostało jeszcze kilka. Wow, a co z tym? Wow, mamy tu sporo elementów. Chwileczkę, gdzie powinniśmy włożyć sałatę? Tu jest napisane sałata, ale mamy cztery kawałki, a tylko dwa otwory. Poczekajcie, to są połówki, więc jeśli weźmiemy jedną połowę i drugą połowę i połączymy je ze sobą, to mamy całą sałatę. Jedną całą główkę sałaty. I tu też mamy dwie części, więc tu dwie połówki i tu dwie połówki. I mamy dwie główki sałaty. Włóżmy je do otworów. Jedna, dwie. Mamy też dwie kukurydze. Wow, i zobaczcie. Weźmiemy dwie przepyszne marchewki. Uwielbiam marchewki. Tak samo jak wiele zwierząt, jak króliki czy konie. Teraz mam królicze uszy z marchewek. Ale zabawa. Okej, włóżmy te dwie marchewki. Jedna marchewka i druga marchewka. Co zostało? O tak, to jest ziemniak. Wow, popatrzcie, mamy jednego ziemniaka tutaj i mamy też drugiego ziemniaka. O chwila, moment, czy to jest ziemniak? To wcale nie jest ziemniak, to jest pączek, ale śmieszne. Cóż, dorzućmy go do ziemniaków, no bo mamy tylko jednego ziemniaka. Ale to nie jest ziemniak. Wow, dobrze sobie poradziliśmy z posegregowaniem tych warzyw, ale mamy jeszcze dużo do zobaczenia, chodźmy! Wow, właśnie wyszedłem z tego świetnego domku na drzewie. Hej, pozwiedzajmy trochę. Wow, popatrzcie na to, jakie wielkie drzewo. Jest naprawdę olbrzymie. Tak, zobaczcie, jest tak duże, że zbudowali dom pod drzewem, czy też na drzewie, i drugi dom nad drzewem. To naprawdę świetna sprawa. Chyba powinniśmy wejść do środka, chodźmy. Spójrzcie na to miejsce. Jest wspaniałe. I popatrzcie, to nie jest byle jakie drzewo. To jest Zatoka Longo. O, zobaczcie tylko. To jest statek piracki. Wow, ktoś postawił ten wielki piracki statek na drzewie. Witajcie, piraci. Wow, jestem podekscytowany. Wejdźmy na górę. Ale mam bardzo dobry pomysł. Może policzymy wszystkie stopnie schodów podczas wchodzenia? To zaczynamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu jest ich jeszcze więcej. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Wow, dwanaście. Weszliśmy po wszystkich schodach. I było ich 12. To całkiem dużo. Wow, spójrzcie na to. Czy wiecie, co to jest? Tak, to nazywamy lunetą. Dzięki niej możemy widzieć bardzo odległe rzeczy. Wow, widzę na dużą odległość. I hej, zobaczcie. Czy dostrzegacie te ptaki? Tak, to są różne ptaki namalowane na ścianie i schowane w różnych miejscach. Możemy użyć lunety, żeby sprawdzić, czy je znajdziemy. Okej, chcemy odnaleźć rybołowa, warzęchę różową, brązowego pelikana, czaplę modrą, rybitwę czubatą i wężówkę. To chyba naprawdę fajne ptaki. Postarajmy się je znaleźć. Okej, to szukam. O, chyba znalazłem wężówkę. Widzicie? O tam. Wow, i widzę też czaplę modrą. Hej, jest tam na niebieskiej ścianie. I? Tak, zobaczcie, tam jest rybitwa czubata. Wow, szukanie tych ptaków było naprawdę świetną zabawą. Hej, a wiecie, gdzie mieszkają te wszystkie ptaki? Tak, one żyją w miejscu, które nazywamy ujściem. O, ujście to takie wyszukane słowo, a po prostu oznacza miejsce, w którym ocean łączy się z rzeką. Tak. Hej, znam fajną zabawę. Jak myślicie, czy w ujściu jest słona woda, czy słodka woda bez żadnej soli?
Tak, wszyscy macie rację, ponieważ jest zarówno słona, jak i słodka. Jest taka trochę słona. Tak, nazywamy ją wodą brachiczną. Wow, kolejne trudne słowo. To naprawdę wspaniałe, że te wszystkie ptaki i różne niezwykłe ryby mieszkają w ujściu. Tak. O, ten domek na drzewie jest niesamowity. Zobaczmy, co można w nim znaleźć. O, spójrzcie na to miejsce. Widzicie, co mam nad głową? Wow, to ster ze statku. Wow, to z pewnością jest ster ze statku pirackiego. Wow, to jest ekstra. Chciałbym wypłynąć prawdziwym statkiem pirackim na wodę oceanu. Wow. Hej, wygląda na to, że w tym domku na drzewie jest wiele śmieci. O, tak. A tutaj jest napisane, żeby nie śmiecić. Czy słyszeliście o recyklingu? Tak, to ważna sprawa, ponieważ recykling pomaga zadbać o zwierzęta, które mieszkają w oceanach i na lądach. Tak, jeśli macie jakieś śmieci, pamiętajcie, żeby wyrzucić je do odpowiedniego kosza na śmieci, a nie do wody. Dobrze, ten domek jest całkiem fajny, ale spróbuję wspiąć się na samą górę. Do zobaczenia! Wow! To była super zabawa, ale kręci mi się trochę w głowie. Wow! Hej, mam bardzo fajny pomysł. Może razem z wami wejdę na statek piracki w Zatoce Longo i zjadę tą dużą żółtą zjeżdżalnią. Tak, no dalej, ruszajmy. Wow, chyba już tu kiedyś byliśmy. Okej, poszliśmy w tamtą stronę, a teraz chodźmy w tę stronę. Ale fantastycznie! Spójrzcie na to miejsce. Ten domek na drzewie jest trochę straszny. Cóż, świetnie się dziś z wami bawiłem podczas zwiedzania piaskowej chatki i Zatoki Longo. Było sporo zabawy, a teraz czas na najlepszą część. Możemy zjechać tą dużą, żółtą zjeżdżalnią. Okej, chyba jestem gotów. Na wasz znak. Gotowi? Ruszaj, Blippi! Pa, pa! To było takie super! Cóż, doskonale się dzisiaj z wami bawiłem tutaj, w Muzeum dla Dzieci Great Explorations w St. Petersburgu na Florydzie. Spędziliśmy doskonały czas na różnych zabawach w piaskowej chatce i podczas wspinaczki na szczyt Zatoki Longo. Wow! Cóż, to już koniec tego filmiku, ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, wystarczy tylko, że wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je razem? B-L-I P-P-I Blippi. Dobra robota. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa. Ten wóz strażacki jest bardzo szybki. Hej, to ja, Blippi. A dzisiaj znajdujemy się w Muzeum dla Dzieci Keaton w Santa Monica w Kalifornii. I jestem podekscytowany, ponieważ będziemy uczyć się o naprawdę wielu rzeczach. To będzie doskonała zabawa! Chodźmy! Mamy do zobaczenia mnóstwo świetnych rzeczy! Biegniemy! Wow, spójrzcie na to! Czy wiecie, co to jest? To wygląda jak ogród, w którym można się fajnie bawić. Wejdźmy do środka! Zobaczcie, mamy pełno różnych klocków i kolorów. Tak, mamy niebieski sześcian i czerwony prostopadłościan. I mamy
zielony sześcian. Wow! Są takie giętkie i miękkie. Wow! Wspaniale się nimi bawi. Wow! Tu jest tunel. Zaraz przez niego przejdę. Widzimy się po drugiej stronie. To był naprawdę mały tunel. Hej, czy wiecie, co to jest za zwierzę? Dam wam podpowiedź. To zwierzę robi tak. Tak, to jest krowa. Cześć, jest taka słodka. Zobaczcie, co my tu mamy. Czy wiecie, co to jest? Tak, to wielki helikopter ratunkowy. Chyba wspólnie z wami do niego wejdę i go obejrzę. Chodźmy. Patrzcie tylko, ale tu fajnie. A to jest kokpit. Tak, we wnętrzu tego helikoptera jest bardzo wiele różnych istotnych kontrolek. Mamy rozmaite dźwignie i przekładnie, które kontrolują prędkość lotu i określają ilość paliwa. Wow! I jest też wiele przełączników na suficie. Wow! Ciekawe, co włącza ten przycisk. Wow! Zobaczcie, jest tu też dużo kolorowych światełek, informujących o różnych rzeczach. Tak, mamy bardzo jasne białe światło i zielone światło. Oraz czerwone światło. Cóż, pora wystartować. Okej. Latanie tym helikopterem było fantastyczne. Chodźmy zwiedzać dalej. Wow, to ogromny wóz strażacki. O, ale wygląda, jakby brakowało mu części koła. Witaj, koło. Może znajdziemy brakującą część. Tu jest tyle fajnych pokręteł. Tak. Pojazdy są niesamowite. Helikoptery są trochę jak wozy strażackie, bo posiadają różne mierniki i przyciski zapewniające kontrolę i bardzo szybką jazdę. Hej, wiecie, że uwielbiam dźwięk klaksonu? Wejdźmy do środka i sprawdźmy, czy działa. Prowadzę wóz strażacki. Tylko zapnijcie pasy. Okej, zaczynamy! Wow, dźwięk klaksonu jest bardzo głośny. Zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Wow, patrzcie na to. To jest łódź ratunkowa. Wypłynęliśmy właśnie na bardzo wzburzone wody. Wow! Wow! Doskonale się bawię. Ale to mięciutko. Te fale są takie ogromne. Naprawdę gigantyczne. A woda jest przyjemnie chłodna, tak. Bo tak naprawdę to są piłeczki. To takie niesamowite. Naprawdę miło spędzam dzień w waszym towarzystwie. Hej, spójrzcie na to. To trochę przypomina mi bardzo dużą ramkę na zdjęcie. Tak, to ogromny kwadrat, który ma tu sznurki i kierownicę. Kiedy zakręcę tą kierownicą... Wow! Drążek podniesie się i powstaną bańki! Sprawdźmy, czy uda nam się zrobić wielką bańkę na tym ogromnym urządzeniu.
Wow! Udało się! To była doskonała bańka, ale już pękła, bo właśnie to robią bańki. Stają się bardzo duże, a potem pękają. Ale to jest fajne! Oh, wygląda jak góry i oceany i jest też mały rekin. Ten rekin naprawdę świetnie się bawi, przepływając przez ocean. Jest taki szybki! Wow. Ale wielki skok! Wow. I patrzcie na to! To jest odlotowe! To jest łódź podwodna! Tak! A tutaj ma śrubę okrętową, która pomaga jej pływać z dużą prędkością i wygląda, jakby była prowadzona przez nurka. Wow, chyba będzie pływać z tamtym rekinkiem. Patrzcie na to! Kiedy wcisnę ten duży przycisk, to stanie się coś niezwykłego i bardzo mokrego. Chcecie zobaczyć? Jesteście gotowi? Patrzcie uważnie tutaj, no i jeszcze tutaj. Zaczynamy! Wcisnę ten duży przycisk, jak doliczę do trzech. Raz, dwa, trzy! Widzieliście to? Wow! Teraz wciskamy go bardzo szybko. O-o, chyba nie możemy aż tak szybko naciskać. Czeka nas jeszcze bardzo wiele rzeczy do odkrycia. Ile tu jest łódek? Wow! Popatrzcie na te łódki! Jest ich mnóstwo! Tak, mamy jedną, dwie zielone łódki i mamy jedną, dwie fioletowe łódki i mamy tutaj jeszcze jedną, dwie, trzy pomarańczowe łódki. Są takie super! I jeśli weźmiemy pomarańczową łódkę i niebieską łódkę, to uzyskamy łódkę Blippiego! To jest takie fajne! Mamy całe mnóstwo kół wodnych i wody! I chyba możemy wziąć tę małą wyspę i położyć ją gdzie chcemy. Pa, pa, ośmiornico! Hej! Czy wiecie, co to jest za zwierzę? Tak, to zwierzę to jest żółw morski i jest taki słodki. Wow! Hej, patrzcie! Chyba mogę wejść do środka. Witajcie! Wow! Wszędzie wokół mnie jest woda! Mamy tu śmiesznego kraba! Tu jest całe mnóstwo zwierząt! Wow, zobaczcie! To bardzo fajna ściana, którą powinniśmy zobaczyć! Przyjrzyjmy jej się z bliska! Patrzcie na to! To jest magnetyczna ściana! Tak, to ogromna ściana, która jest magnetyczna! Co oznacza, że kwadraty jak ten z takim oto magnesem się do niej przyczepią. Więc jeśli weźmiemy kwadrat i przyczepimy go do ściany, utrzyma się! Woo! A czasami magnesy są tak silne, że można nimi rzucić i też się przyczepią. Wow! I możemy też poukładać je w różne figury i obrazki. To może ułożymy jakiś obrazek. Przesuńmy je, żeby mieć miejsce. Zacznijmy od dużego pomarańczowego kwadratu. I przyczepmy go tutaj. Następnie weźmy kolejne dwa pomarańczowe kwadraty. Jakiego koloru użyjemy teraz? Już użyliśmy pomarańczowego, więc może weźmy niebieski. Okej, teraz weźmy sobie może jeden, dwa niebieskie trójkąty i weźmy dwa niebieskie kwadraty. I
Już prawie skończyliśmy, ale jeszcze wykorzystajmy ten... pomarańczowy i niebieski trójkąt. Tak! Przed wami magnetyczny zamek! Król Blippi! Ale śmiesznie. Wow! A wiecie, co to jest? Tak, popatrzcie. Ten oto przedmiot... Tak, to koło zębate. Wow, ale się kręci. Tak, kiedy weźmiemy koło i przyczepimy je obok tego drugiego koła i nim zakręcimy, to drugie koło też się zakręci. A teraz coś naprawdę fajnego. Kiedy jedno koło połączy się z drugim kołem, to wtedy oba koła będą się ruszać. Ale jeśli połączymy te dwa koła z pozostałymi kołami, to wtedy zakręcą się wszystkie. Współpraca to podstawa, szczególnie u kół zębatych. Wow! Jesteście gotowi? Czas na pracę zespołową z kołami zębatymi. Wow! Patrzcie na to! Wszystkie koła się kręcą, a ja dotykam tylko jednego z nich. Widzicie? Koła się kręcą i wprawiają w ruch pozostałe. Wow! Ale szybko! To świetna zabawa. To miejsce jest niesamowite. Spójrzcie w górę. To wygląda, jakby pod tym sufitem był tunel. Naprawdę dobrze się bawię i myślę, że razem możemy wejść do tego tunelu. Tak, okej, to idziemy. Wow, chodzenie po tym tunelu z siatki jest dość trudne. Hej. Wydaje mi się, że nad częścią, w której jest woda, znajduje się okno. Popatrzcie! Oto i ono! Hej! Wygląda na to, że część z wodą jest ogromnym wirem. Wow, ale to śmieszne. Ha! Tak, to niezwykłe, ponieważ gdy byliśmy na dole, to wyglądało jak jakieś wysepki i ocean i trochę wody. Ale teraz patrzymy na to z innej perspektywy. Tak, inną perspektywą nazywamy odmienny sposób patrzenia lub inny sposób postrzegania czegoś. Tak, obecnie patrzymy z innej perspektywy, więc dostrzegamy olbrzymi wir. Wow, ale to jest super! Ale się chyboczę! Wygu, 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 wygu. Świetna sprawa! Wow! Przeszliśmy żółtym mostem i teraz jesteśmy po drugiej stronie. Okej. Okay. Tutaj jest niesamowicie! To ogromny fioletowy trójkąt! Popatrzcie, ten trójkąt ma trzy boki. Jeden, dwa, trzy. O, spójrzcie tutaj. Cześć, jestem Blippi. Jak się nazywasz? O, cześć, Blippi. Jestem niesamowity Andreas. O, miło cię poznać, Andreasie. Wow, czy ty żonglujesz? O tak, właśnie sobie żongluję. Andreas jest naprawdę dobry w żonglowaniu. Jesteś bardzo miły, Blippi, ale żonglowanie trzema piłkami nie jest takie trudne. Trzeba tylko dużo ćwiczyć. Ćwiczyć? Najlepiej zacząć z jedną piłką o tak. Widzisz? Trzeba ją złapać, a potem, już po chwili, biorę drugą. Wow! A kiedy czuję się już pewnie, to dorzucam też trzecią piłkę. Wow! Właśnie tak. To jest niesamowite! Wiesz, Andreasie, to naprawdę fajne, ale co jeszcze tutaj robisz? O, robię całe mnóstwo rzeczy. Większość czasu poświęcam na wymyślanie nowych zajęć, które zaciekawią gości naszego muzeum. To świetnie się składa, bo my chcemy się doskonale bawić. Hej, jest tu jeszcze coś fajnego do zrobienia?
Wiesz co? Mam dla ciebie coś fantastycznego. Lubisz tworzyć sztukę? Tak! Uwielbiam tworzyć sztukę! Hej! A może wykonamy coś wspólnie? Byłoby wspaniale! Mam pewien pomysł. Ruszajmy do sali artystycznej. Okej! Najpierw musimy wejść tutaj. Dzięki, Andrasie! No dobrze. Uwaga! Zaczynamy! Wow! Zobaczcie, gdzie jestem! To jest wnętrze sali artystycznej. Wow! Naprawdę odjazdowe miejsce! I popatrzcie na te wszystkie rzeczy. Mamy tu całkiem sporo rodzajów farb, więc możemy namalować różne przepiękne obrazy. I wspólnie stworzyć dzieła sztuki. Mamy tu różową farbę i wiele innych kolorów. Mamy czarną farbę i farbę zieloną. A ta ma nawet trochę konfetti. Wow. I jest tu sporo różnych innych kolorów. Na przykład... Wow! Ta farba jest złota i niezwykle się błyszczy. Może pomyślimy o czymś naprawdę pięknym i namalujemy to tą złotą farbą. Ale najpierw potrzebujemy czegoś, co posłuży jako pędzel. Okej, mam. To jest pędzel. Mam też farbę. I teraz musimy wymyślić, co namalować. Więc możemy zacząć od czegoś bardzo łatwego. I może namalować złotą, uśmiechniętą buźkę. Jedno oko, drugie oko i bardzo duży uśmiech. Wow! Jest taka radosna! Skoro możemy malować po całym tym pokoju, sprawdźmy, ile miejsca uda nam się pokryć farbą. Okej, będę malował po całym pokoju i to będzie świetna zabawa. Dobra, chyba będę potrzebował 2 wałków i dużo farby. Zaczynajmy! Teraz użyjmy różowej farby. Dobra. Malowanie jest takie fajne. A szczególnie, kiedy możemy malować po całym pokoju. I troszeczkę się ubrudzić. Ale w malowaniu jest ważne, żeby farba trafiała jednak na papier, a nie na ściany. Tak, lubię malować po papierze, a nie po ścianach pokoju. Doskonale się bawiłem, malując razem z wami. Hej! Naprawdę świetnie się dzisiaj z wami bawiłem. Tutaj, w Muzeum dla Dzieci Keyton w Santa Monica w Kalifornii. Cóż, to już koniec tego filmiku, ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, wystarczy, że jedynie wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je razem? Okej, zaczynamy! B-L-I-P-P-I. Blippi! Dobra robota! Cóż, do zobaczenia niedługo! Pa, pa! Wow! Hej! To ja, Blippi! I dzisiaj wyruszam na wyprawę! Wow! Ale tutaj jest pięknie! Hej, chodźmy! Wow! Spójrzcie, jaka wysoka trawa! Ciekawi mnie, co jest po drugiej stronie! Aha. Wow! Zobaczcie to! Tak! Dzisiaj jestem w Tenino w stanie Washington. To wygląda jak sekretny tor kartingowy. Tak! Naprawdę uwielbiam go karty. A czy kiedykolwiek nimi jeździliście? Tak! Są bardzo szybkie. Wystarczy złapać kierownicę i pokonać zakręty. Czuję, że będzie fajnie. Właśnie udawałem, że jeżdżę sobie go-kartem. O, a skoro o go-kartach mowa. Tak, ale wspaniały pojazd. Hej, jakiego koloru jest ten go-kart?
Tak, przeważającym kolorem tego pojazdu jest kolor czerwony! Tak, uwielbiam kolor czerwony. Hej, zobaczcie, jaki tu jest numer. Każdy go-kart musi mieć swój numer. Dzięki niemu dowiemy się, którzy dotarliśmy na linię mety i czy wygraliśmy. A ten numer o tutaj? Jaki to numer? 1? 2? 3? 4? 5! Tak! Ten numer to 5! Wow! Wow, ale to jest fajne! Widzicie te koła i opony? Tak, mają na sobie sporo brudu i błota. Ktoś już musiał się dziś nim ścigać. Tak, jak widzicie, te opony nie są typowe jak w samochodzie czy ciężarówce, które mają bieżniki. Te są idealnie gładkie. Tak, lepiej nabierają prędkości. O, hej, zobaczcie! To jest silnik naszego gokarta. Wow, ma wiele elementów. Jednym ze sposobów odpalenia go jest linka. Ciągniemy ją, ona nakręca silnik pojazdu, napędza go i napełnia mocą, żebyśmy mogli pędzić. Wow, a teraz spójrzmy tutaj. To jest łańcuch. Właśnie dzięki niemu energia z silnika jest przekazywana do tylnych kół i opon gokarta. Wow, chciałbym już się nim przejechać. O, a skoro mowa o jeździe, tak, to tutaj będę siedział. To jest siedzenie. O, wygląda na bardzo wygodne, prawda? A to jest nasza kierownica. Widzicie, że skręcanie kierownicy powoduje skręt kół i opon? Wow, wygląda fajnie. O, a teraz ostatnia, bardzo ważna rzecz. W tym miejscu stawiamy nogi. Wciskając ten pedał, zahamujemy, a wciskając ten pedał, możemy dodawać gazu. A skoro mowa o gazie, tak, silnik potrzebuje benzyny. Wlewamy ją właśnie do tego baku. Okej. Wygląda na to, że już wiemy, co trzeba. Czyli nadszedł już czas na jazdę i wyścig tym gokardem. O, rety, jestem podekscytowany! Tak! Jesteście gotowi? Tak, ruszajmy! Wow! Chwila, moment. Potrzebuję jeszcze zabezpieczenia. 3, 2, 1! Zobaczcie! Tak, zestaw zabezpieczeń. Patrzcie, mam już kask. Mam gogle, rękawice. I to znaczy, że jestem gotowy na wyścig. Tak! Musimy nosić kask, bo dzięki niemu nasze głowy będą bezpieczne. Rękawice są po to, żebyśmy mogli mocno i pewnie trzymać kierownicę gokarta. Zakładamy też... Tak! Gogle! Dzięki nim błoto i piach nie uderzą nas w twarz. O, no to ruszam. O, chwila, moment. Zapomniałem odpalić gokarta. Dobra, wysiadam. O, tak. Upewnijmy się, że wszystko jest włączone. Pamiętajcie, o czym mówiłem wcześniej. Musimy za to pociągnąć. No to jadę! Te gokarty są super! O, hej, patrzcie, kolejny gokart! Ten pojazd jest koloru czarnego. Jego numer to 5, 8, 9. Wow! Hej, jak masz na imię? Kylie. Kylie! Wiesz, chyba będziemy się ze sobą ścigać. Jesteś gotowa na wyścig? Tak. Wow! Nasza Kylie jest gotowa. O, hej, kolejny uczestnik. O, jak masz na imię? Lincoln! Lincoln! Wow, jesteś gotowy na wyścig? Tak! A jak myślisz, kto wygra? Ja!
Wow! No, to będzie naprawdę duże wyzwanie. Dobrze, wygląda na to, że Lincoln jest gotowy i Kylie jest gotowa i ja, Blippi, jestem gotowy na wyścig. Dobra, odpalmy te silniki. Gotowi? Zrobiłem obrót, tak! To była świetna zabawa. Prowadzenie tego gokarta i ściganie się tym gokartem. O rety, ten czerwony pojazd rządzi. Czerwony gokart o numerze 5 spisał się świetnie. Spędziliśmy dzień na bezpiecznej jeździe gokartami. Dobra robota! Cóż, to już koniec tego filmiku. Ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, musicie jedynie wyszukać moje imię. Przeliterujemy je razem. B-L-I-P-P-I! Blippi! Dobra robota! Okej, chyba zrobię jeszcze jedno kółko! Do zobaczenia, pa pa!